Halo, halo, 15 dzień sierpnia, prawie 5 minut po godzinie 20. Chyba muszę tutaj zmienić zegar, bo znowu tutaj mój angielski czas wkradł się na ekran, ale cyk i już wszystko jest naprawione. Witamy dzisiaj razem z Maćkiem Szcześniewskim. Siemano, siemano wszystkim, cześć. Ja dzisiaj będę tutaj prowadzić, tak jak tydzień temu, Olek Bladowski, witam was bardzo serdecznie. No i co mamy do omówienia? Szóstą serię gier Winner drugiej ligi. To, co działo się w sobotę i niedzielę. Wszystkie 9 spotkań omówimy sobie dzisiaj na tym live'ie. Działo się dosyć sporo, mimo tego, że te mecze nie stały chyba na wysokim poziomie, na wysokiej intensywności, ale o tym sobie porozmawiamy, bo ten maraton tak naprawdę wczoraj został zakończony i zarówno w pierwszej lidze, jak i w drugiej lidze, chociaż pierwsza liga dzisiaj jeszcze grała, dlatego też widzę tutaj parę osób z Chorzowa, które gdzieś tutaj się denerwują na tą 92 minutę i remis. Pozdrawiamy Niebieskie Siemce, Rotterdam, pozdrawiamy Lublin, pozdrawiamy Polonię, Warszawa, wszystkie osoby, które pojawiają się na czacie. Ireneusz Poliszuk, jest jeszcze z nami Grzegorz Drozdowski z Rzeszowa. I temat odcinka tutaj Grzegorz nam podpowiada, czy ktoś zatankował motor. Będziemy o tym rozmawiać w dalszej części programu. Dzisiaj dwóch gości. Pojawi się u nas Michał Fidziukiewicz z Polonii Warszawa, pojawi się u nas Maciej Wichtowski w drugiej części programu z Pogoni Siedlce, a magazyn rozpoczniemy od ogłoszenia, bo wiemy już wielkimi krokami, już w tym tygodniu zbliża się wielki wyjazd ligowca. Maciek, ja, Michał i Dominik pojawimy się w Chojnicach w piątek na meczu Chojniczanka Chojnice Górnik Łęczna. A w niedzielę pojawimy się w Stężycy na spotkaniu Raduni z GKS-em Jastrzębie. Jeżeli jest ktoś z was z Kaszub albo chciałby po prostu przyjechać sobie na te dwa mecze i zbić z nami pionę, zamienić parę słów, wymienić poglądy na temat tego, co się dzieje w pierwszej i drugiej lidze, to serdecznie zapraszamy. Możliwości wsparcia www.patronite.pl/ligowiec. Właśnie patroni wyświetlają się na prawej części ekranu. Można też wspierać nas bezpośrednio przez YouTube. Pod tym filmem przycisk wspieraj. Mamy już chyba 3 czy 4 wspierających w tej chwili. Nie jestem w stanie tutaj sobie przypomnieć tak z głowy, jak to mówi Tomasz Hajto. Ale tak, musicie mi uwierzyć na słowo, że jest. No to co, nie ma co przedłużać, chyba lecimy z pierwszym spotkaniem, a mecz otwierający tę szóstą serię gier to mecz, który ja komentowałem, czyli Śląsk 2 Wrocław, Olimpia Elbląg. No i co, Olimpia przyjechała do Wrocławia z nadzieją, po dobrym spotkaniu, po świetnym spotkaniu ze Stomilem Olsztyn w derbach Warmii i Mazur, które tutaj Olimpia wygrała dosyć wysoko. No i bardzo dobrze tutaj na Animuszu rozpoczęli to spotkanie. Szybki gol Sienkiewicza, zaraz potem z Rożnego też dośrodkowanie tego zawodnika mógł tutaj zamienić któryś z zawodników Olimpii. Tutaj nie byłem w stanie dostrzec, kto to był, ale taki strzał, który oddał bardzo dobry w bramce Mielcarz, zatrzymał to uderzenie. No i na tym, można powiedzieć, w pierwszej połowie zakończyło się zagrożenie pod bramką Śląska. Coraz bardziej do głosu dochodziły rezerwy Śląska i tutaj aż pachniało tą bramką, którą w końcu Kurowski strzelił tuż przed przerwą. Po przerwie obraz gry nie zmienił się za bardzo. To Śląsk inicjował swoje ataki, to tutaj cały czas atakował bramkę Witana, ale nie było tutaj konkretów. A co ciekawe, Śląsk jeszcze ten mecz mógł przegrać, bo wiem, no w ostatniej akcji meczu spudłował Wojtyra taki strzał w sytuacji sam na sam i strzał obok słupka. Śląsk 2 Wrocław remisuje z Olimpią Elbląg i ode mnie to by było chyba na tyle. Tak jak powiedziałem na początku tej relacji, też w grze obydwu drużyn widać było to zmęczenie na pewno tymi ostatnimi meczami. 3 mecze w ciągu tygodnia plus jeszcze tydzień wcześniej mecz pucharowy, także tutaj ten natłok spotkań spowodował, że chyba większość spotkań jakoś tutaj nie zachwycała tempem.
No, mamy, przepraszam, że ci ten, ale mamy chyba błąd w grafice, bo jest 1-0 napisane w Śląsk 2 Wrocław Olimpia Elbląg, także to jest jakiś tutaj error nastąpił. W każdym razie, nie wiem, czy możesz to zmienić, czy Tak, już zaraz nie. zmienię, bo tutaj od razu tłumaczę. Nie zauważyłem tego. Dobrze, że mi powiedziałeś. To jest system, który zasysa dane z bazy danych i widocznie tutaj ta baza danych została źle uzupełniona. No, spoko. To znaczy, odnośnie tego meczu, no niestety, tak jak ci pisałem, nie będę obwijał w bawełnę. No nie ma niestety tego meczu nigdzie do zobaczenia ani całego, ani skrótu, więc tutaj nie wypowiem się na temat samego spotkania. Niestety, mamy nadzieję, że już tak jak ostatnio na Twitterze ligowiec ujawnił, być może niebawem się to zmieni, że już te skróty będą u nas w programie, mamy nadzieję. Co do tego spotkania, na pewno ten Sienkiewicz mnie gdzieś tam cieszy, można powiedzieć, że zdobył gola, bo myślę, że dla całej ligi dobrze by było, żeby on wrócił do tej dyspozycji z poprzedniego sezonu, kiedy to w zimie, w tej rundzie jesiennej. W zimie z nim rozmawiałem, też zrobiłem wywiad, a wcześniej no, zasłużył powiedzmy na to, by się mocniej nim zainteresować dobrą postawą i zdobywano seryjnie bramki. No to myślę, że dla całej ligi dobrze by było, żeby on się gdzieś tam odbudował, także tutaj na pewno kibicuję mu, żeby się troszeczkę odkręcił. No i ten Śląsk, tak powiem szczerze, no problemy ma z wygrywaniem. Zszedł tutaj Lewkot, co ciekawe, do drugiego zespołu, co też poniekąd no, pokazuje, że nieraz niekoniecznie ta droga, powiedzmy, jest taka usłana różami, bo jednak on grał przecież w pierwszym zespole i dostawał naprawdę dużo szans, a tutaj powiedzmy, że no, zostaje odstawiony na boczny tor. Zobaczymy, jaki będzie dalszy ciąg jego kariery. Więc to też można, myślę, że dla niego jest to troszeczkę ciężkie psychicznie, że no już wskoczył, tak, wyżej, a tutaj jednak no wraca do rezerw, przynajmniej na to spotkanie. Także to taka druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy. No ja tak pozytywnie oceniam te pierwsze 6 kolejek Olimpii Elbląg. Ja powiem szczerze, no raczej tutaj myślałem, że ten początek będzie trudniejszy, że tutaj gdzieś ta Olimpia będzie miała problemy z punktowaniem. Może nie jest to Bóg wie co, bo póki co tych punktów 9. Przypominam, że Śląsk, który jest w strefie spadkowej, ma punktów 6, więc tak naprawdę jest to 3 punkty różnicy. Natomiast no nie wygląda to źle. I tutaj też myślę, że punkt jest punkt, mu trzeba szanować. Tak naprawdę Śląsk jeszcze nie wygrał przy Oporowskiej, a grał już 3 mecze. To też jest takie coś, nad czym trzeba się zastanowić. No a jednak wydaje mi się, że te rezerwy Śląska będą walczyć o utrzymanie w tym sezonie, bo tutaj no nie widzę też takich graczy, którzy mogliby to pociągnąć. No chyba, że przede wszystkim do przodu, jeśli chodzi o strzelanie bramek. No ta dobra dyspozycja Śląska też była zbudowana w dużej mierze na Bergierze. Nie ma się tutaj co czarować. Jego w tym Ale momencie ci nie ma. tutaj pozwolę sobie przerwać, bo jest tam przecież Szymon Krocz, który stara się ciągnąć tą ofensywę i całkiem nieźle wygląda. Ja miałem okazję komentować 2 spotkania Śląska 2 Wrocław i on naprawdę imponująco wyglądał przede wszystkim w tym spotkaniu z Radunią Stężyca, bo tam ciągnął, widać było, że ma taki luz, dynamikę i ciąg na bramkę. Strzelił w tym sezonie bodajże 5 bramek, więc czy 4 bramki, więc to nie jest aż taki zły wynik i uważam, że jednak tutaj Krocz może być postacią wiodącą w tym spotkaniu, zmieniony przez Lutosańskiego, który swoją sytuację też miał, o której zapomniałem powiedzieć, tuż przed tą sytuacją Wojtyry. Tam Śląsk mógł wyjść na prowadzenie 2 do 1, ale Lutosański nie trafił w bramkę, więc gdzieś tam takie zalążki tej gry do przodu się pojawiają. Chociaż tak jak powiedziałeś, oni mają problemy z tym, żeby punktować. No, także jeżeli tutaj Krocz, powiedzmy, w tą rolę, powiedzmy, zastępującą Bergera by się wpisał, no to może to będzie wyglądało lepiej. No, nie wiem, ja powiem szczerze, jednak wspominam sobie, lepiej jest, wleciało mi teraz nazwisko Jawny, Piotr Jawny, tak? Dobrze mówię? Tak. Był wcześniej trenerem Śląska. No to bardziej mi się jednak ta gra podobała. Powiem szczerze, za tamtego trenera niż teraz, ale no nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu.
No dobrze, jedziemy dalej. Mecz też drużyny jednej ekstraklasowych rezerw i to chyba jedno z największych zaskoczeń w tej kolejce. Wisła Puławy u siebie przegrywa z Zagłębiem 2 Lubin. No tak, tutaj też tego spotkania niestety nie ma gdzie oglądnąć, więc nie widziałem bramek. Jezus, prawie kawę wylałem z tego wszystkiego. Więc też tutaj nie powiem, jak to wyglądało. Z tego, co sobie wynotowałem, to jednak to było zasłużone zwycięstwo drużyny trenera Krzyżanowskiego. On tutaj mówił na konferencji, bo tą konferencją głównie, nie ukrywam, się podpieram, to tutaj był zadowolony z tego, jak to wyglądało. Architektem, można powiedzieć, poczynanie zespołu w ofensywie był Koki Hinokio, a więc zawodnik, który jest bardziej tutaj pierwszo zespołowym zawodnikiem, aniżeli tym rezerwistą. I tutaj ewidentnie można wywnioskować, że to był taki, to było takie ogniwo, które powiedzmy najwięcej znaczyło. Mógł zespół Zagłębia to spotkanie wygrać jeszcze wyżej. W końcówce zmarnował karnego drugiego Adamski, bo pierwszego strzelił do bramki, obronił jego strzał, ale Brett posiadała, który nowy bramkarz, który dostał szansę po tym ostatnim zawalonym meczu przez Zielińskiego. No ale nie pomógł na tyle swojemu zespołowi, żeby tutaj wywalczyć. No i tutaj pisze nam: Jamajka, Wisła, tragedia niestety. No powiem szczerze, że na ten moment jest to mimo wszystko taki troszeczkę zawód, nawet nie jeśli chodzi o punkty, bo ma tych punktów Wisła 9, natomiast ten styl i łatwość przede wszystkim tracenia bramek, no to co my mówiliśmy o tym, że jednak ta pozycja bramkarza tam jest nieobsadzona. Zobaczymy, damy szansę Albertowi Posiadale, tutaj być może się pokaże z dobrej strony. Natomiast Wisła ma problem z takim genem jej mimo wszystko, można powiedzieć, wygrywania spotkań i to momentami wygląda naprawdę dobrze ta gra. I wtedy, powiedzmy, wszystko jest w porządku, natomiast brakuje takiej równości, brakuje, mam wrażenie, stabilizacji. Tutaj też Wiktor Filipek, fajna uwaga, że nie umie grać z rezerwami. No też jest to, powiedzmy, coś na rzeczy, bo jednak mam wrażenie, że Wisła potrafi wygrać z zespołem dużo mocniejszym, a tak naprawdę, kiedy przychodzi do tej roli, powiedzmy, zespołu, który ma dominować i który ma faktycznie takiego przeciwnika na, można powiedzieć, na patelni, jeśli chodzi o na papierze, tak? Czyli przeciwnika, z którym powinna sobie poradzić i powinna go zdominować, no to jednak jest z tym jakiś problem, z tym przede wszystkim kreowaniem sytuacji. No jeżeli taki zespół, który ma takich zawodników w swoim składzie, oddaje dwa celne strzały na bramkę, no to jednak coś jest nie tak. No Zagłębie tutaj też zdominowało Wisłę u siebie, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Także tutaj musi się zastanowić trener Pawlak, ale też, nie wiem, powoli powiem szczerze, że zaczynam się zastanawiać. Wcześniej mówiłem o tym, że jednak tutaj trener Pawlak robi dobrą robotę i tak dalej, i tak dalej. Jakby to tak było. Natomiast w tym momencie zastanawiam się, czy nie byłby potrzebny jakiś nowy impuls. Wiadomo, mówię, że ciężko tutaj mówić o nowym trenerze, jeżeli te wyniki ma Wisła jest na szóstym miejscu w tabeli, tak? Z tym, że nie wiem, brakuje mi takiej świeżości momentami, żeby tam troszeczkę może jakaś nowa wizja, nowy mental wjechał. Myślę, że z tego składu można więcej wyciągnąć, aczkolwiek... Znaczy chyba bym Wisłę też wytłumaczył, bo... No grali mecze dosyć trudne, tak sobie odwijam te ostatnie dwa tygodnie. Jest Siarka Tarnobrzeg na wyjeździe, jest Radunia Stężyca u siebie, też mecz pucharowy z Radunią Stężyca na wyjeździe, wyjazd do Kołobrzega, no i teraz w środku, do Kołobrzegu oczywiście, przepraszam, muszę się poprawić. I u siebie mecz teraz z Zagłębiem 2 Lubin, które ten terminarz miało mimo wszystko moim zdaniem troszeczkę łatwiejszy. Widać było w tym spotkaniu, że brakuje Wiśle świeżości, brakuje Wiśle rotacji i to też wyszło. Tam na sam koniec chyba jeszcze Paluchowski skierował piłkę do siatki, ale tutaj odgwizdany był spalony, więc ten mecz mógł też się troszeczkę inaczej skończyć. Mimo wszystko, że ten drugi karny
Adamskiego nietrafiony, ale tutaj mówię, ja jestem w stanie Wisłę troszeczkę wytłumaczyć, ale to też jest taki kamyczek do ogródka, bo wydawać by się mogło, że tutaj to okno transferowe było przeprowadzone w sposób fajny, w sposób przemyślany, ale jednak tej głębi składu tam brakuje i to teraz właśnie w takim ciężkim okresie, jakim były ostatnie 2 tygodnie, chyba wychodzi. No, znaczy, wiesz, jeśli chodzi o to zmęczenie, to tak naprawdę tyczy się wszystkich zespołów w Wiener drugiej lidze i to też mieliśmy sobie szerzej powiedzieć, więc można powiedzieć to w tym momencie, że tak naprawdę, no, kluby, jak widać, nasze w ekstraklasie mają problemy z graniem co 3 dni, przekładają mecze i tak dalej, a co dopiero powiedzieć i oni z reguły na mecze latają, a tutaj w tej naszej Wiener drugiej lidze, no, nie ma mowy o lataniu na mecze. A tak naprawdę te kadry nie są aż tak szerokie, żeby móc faktycznie na tyle rotować i na tyle tutaj, żeby było stać kluby czy drużyny na to, żeby się prezentować na tym samym poziomie, bo jednak tutaj granie co 3 dni, jeszcze powiedzmy przy takiej pogodzie, gdzie często jest duszno, często jest parno, no ci zawodnicy gdzieś tam jadą w tych autobusach przez całą Polskę, wracają nad ranem, na następny dzień tak naprawdę, zanim oni się zregenerują, przepraszam, po całym spotkaniu, to naprawdę no ciężko jest to zrobić w tak krótkim czasie. W zasadzie, zresztą mówił o tym praktycznie każdy trener na konferencjach, jak sobie oglądałem, przygotowując się do programu, każdy trener o tym mówił, oczywiście od razu wspominał, że nie chce na to zwalać, bo to od razu się gdzieś tam kibice burzą, że to jest zwalanie. No ale taka jest prawda, że jadąc przez całą Polskę, tak jak teraz Radunia miała 2 wyjazdy, tak, dalekie chociażby, no to mówię, jedziesz przez cały dzień, gdzieś są przykurcze, no tak jak na przykład chociażby Łukasz Zwoliński z Lechii, który się ostatnio nabawił gdzieś w autokarze kontuzji pleców, z czego tam się z niego śmiali, no ale tak jest, gdzieś leżysz na podłodze, pozwijany, no to nie wpływa dobrze na zawodników, także tutaj jednak ten poziom spotkań w ostatnim czasie delikatnie, myślę, był na tym ucierpiał, że grali co 3 dni, bo puchar i kolejka w środku tygodnia. Natomiast wracając do tego spotkania, kurczę, no nie wiem, powiem szczerze, czekam jednak na tą Wisłę Puławę taką bardziej stabilną, bo ja mam wrażenie, że ja jestem przekonany, że ten zespół ma bardzo duży potencjał i ma naprawdę zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. Zadebiutował też Gwozdenowicz, znany z Wigier, rzeźnik. Natomiast po prostu musi tutaj trener Pawlak popracować jednak nad tą stabilizacją formy, bo za duże są wahania. No, Wisła Puławy powinna tutaj moim zdaniem dominować w takich spotkaniach, a ma z tym problem. Dobrze, nawet w takich spotkaniach jak z Hutnikiem, no, są takie momenty, gdzie gdyby to spotkanie troszeczkę inaczej się ułożyło, Wisła wygrywa, ale tak naprawdę dłuższymi momentami Hutnik, nawet jak tam pojechał do Puław, to też prowadził grę, więc no, wymagałbym, mając taką kadrę, żeby jednak Wisła po prostu grała lepiej. O, tak bym sobie powiedział. Okej, zanim przejdziemy do następnego spotkania, zakończyła się ankieta na naszym czacie. Wydarzenie 6. kolejki według Was to motor dalej bez zwycięstwa. 50% ankietowanych odpowiedziało na to pytanie w taki sposób. 35% odpowiedziało, że wydarzeniem 6. kolejki była pierwsza wygrana Polonii Warszawa. 12% stawia na to, że Kotwica jest na czele po 6 kolejkach, no i 1% ankietowanych odpowiedziało, że wydarzeniem 6. kolejki jest wygrana Stomilu w meczu Spadkowieczów. Maciek, według Ciebie, które z tych tytułów jest takim wydarzeniem tej 6. kolejki? No, pomiędzy tymi dwoma pierwszymi bym się zastanowił. Pierwsza wygrana Polonii, no wreszcie można powiedzieć, no ale to, że motor jest na dnie tabeli, to chyba nikt by się nie spodziewał przed tym sezonem, więc jednak no to jest największa sensacja, która jest jakby rozciągnięta w czasie, tak? To znaczy, bo jednak to nie jest jedna kolejka, tylko już powiedzmy głęboka zapaść. Ja tylko jeszcze dokończę temat Wisły Puławy, bo tutaj trener Pawlak powiedział na konferencji, że to był pierwsza połowa była, że to był najsłabszy mecz, jaki on pamięta, że zagrali w jakimś tam aspekcie, nie pamiętam dokładnie, czy to była pierwsza połowa, czy cały mecz, ale no nie był zadowolony. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że największym moim zdaniem ubytkiem zdecydowanie Wisły Puławy jest Gradecki. No zobacz, gdzie teraz jest Gradecki, on jest na szczycie Ekstraklasy, tak naprawdę jest pierwszym bramkarzem Wisły Płock.
Więc tutaj no zdecydowanie w mojej opinii, gdyby. Zresztą ja mówiłem to już komentując spotkania Puław w tamtym sezonie, że priorytetem powinno być zatrzymanie Gradeckiego, bo to jest naprawdę dobry bramkarz. No a póki co ci bramkarze w Wiśle Puławy, mówię, nie oceniam posiadały, natomiast no, też zmiana w trakcie sezonu w bramce no, zawsze świadczy to też o tym, że coś tutaj mieszasz, tak? Nie masz takiego numeru jeden, który by dał pewność i stabilizację, więc to jest też problem. No. Dobrze, wędrujemy do Krakowa. Tam Hutnik na stadionie, na swoim stadionie, na suchych stawach podejmował Kotwicę Kołobrzeg. Ty ten mecz komentowałeś, więc wiem, że jesteś dobrze przygotowany akurat, jeżeli chodzi o to spotkanie. Tak, dokładnie. No Kotwica, jak to napisałem na Twitterze, walec z Kołobrzegu, tak? Przyjechał do Krakowa. I tak naprawdę, tak jak tydzień temu Hutnikowi wszystko się z siarką w zasadzie udawało, czego by się nie dotknęli, to tak samo było tutaj, tylko że w drugą stronę. Nic im nie wychodziło. Już początek spotkania pokazał, że Hutnik jest taki ślamazarny, jakiś, jakby w ogóle chłopaki z Hutnika wstali z 15 minut przed spotkaniem i wyszli na mecz, w ogóle jakby przymuleni. Tutaj też moim zdaniem fizycznie ich brakło, no pamiętamy, że oni tak naprawdę nie mają żadnej tam podbudowy tlenowej przed sezonem, takiej dobrze zrobionej. No i cóż, no świetnie, ale tutaj jakby jedna rzecz to jest słaba dyspozycja Hutnika, bo ten mecz nie wyszedł, natomiast no bardzo dobrze grała Kotwica. Naprawdę jestem pod wrażeniem, szczególnie, że ostatni mecz, który ich komentowałem, to był ten pierwszy ze Stomilem i powiem szczerze, że jak ich zobaczyłem w tamtym spotkaniu, oni grali tak słabo, że ja sobie myślę, to jest ta wielka Kotwica, nie? Tak jednak no, zawiodłem się mocno wtedy. No to jednak te ostatnie 5 spotkań, no to już naprawdę wyborna forma i przede wszystkim no szerokość tej kadry, no robi tutaj robotę i za tym idzie za jakością idzie też styl, no tutaj ma kim grać trener Płuska, też dobrze czuł się Goncerz, przyjęty został bardzo dobrze w Krakowie, bo on tutaj jest wychowankiem Hutnika, więc tak naprawdę i z trybun tam miał bardzo, bardzo miłe przyjęcie. Natomiast no, Kotwica, tak jak mówię, wszystko grała w zasadzie wertykalnie, tuż po przejęciu piłki gdzieś w środkowej strefie, też podeszli wysoko dość do Hutnika. Hutnik zupełnie nie mógł tak naprawdę w tym swoim stylu się odnaleźć, czyli tym rozgrywaniu z wahadłowymi, bo tak naprawdę oni nie mieli tam miejsca, nie mieli w ogóle możliwości rozgrywania tej piłki, a Kotwica po przejęciu piłki błyskawicznie 2-3 podania, tak jak mówię, pionowe cały czas między liniami i praktycznie od razu byli w polu karnym. A oni są naprawdę zabójczo skuteczni. Oni w przeciwieństwie do innych drużyn w tej lidze, które czasami mają dużo sytuacji, a nie strzelają nic albo mało, to Kotwica mam wrażenie, że ma jedną szansę i zdobywa z tego 1,5 gola. No, ale to mówię, to jest kwestia po prostu jakości, bo tu są zawodnicy ograni, doświadczeni. No tutaj każdy zawodnik praktycznie, który jest, z wyjątkiem tych młodych wiekiem, jak chociaż też na przykład Tuleja fajnie się prezentuje, a ma 19 lat, no to tutaj jest, no tak jak gdzieś tam mówiłem wcześniej, czy pisałem na Twitterze, Filip Modelski na ławce, tak, no to zawodnik, którego znają praktycznie wszyscy z przeszłością w Ekstraklasie. Nie było w ogóle w kadrze meczowej Jakuba Bojasa, który w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem trzeciej ligi, tej, z której Kotwica awansowała. No Goncerz to wiadomo, no były król strzelców pierwszej ligi, a oprócz tego chociażby na ławce był Cywiński, który przecież i w błękitnych Stargard grał i ja też bardzo lubię tego zawodnika, moim zdaniem duża jakość. Chromiński zagrał bardzo dobry mecz. No w zasadzie mówię, większość tych zawodników można by wyróżnić. Kulejewski z ruchu na ławce w ogóle się nie podnosi. Też młody zawodnik tak naprawdę, który jakby no powinien w cudzysłowie grać, tak? Witasik na środku to trzyma z Kostkowskim, to są takie dwa betony. No zawodnicy, którzy już powiedzmy są w okolicach 30 i mają naprawdę no już na tyle doświadczenia, że no na nich nie robi wrażenia jakiś młody zawodnik od przeciwnika. Oni wychodzą jak po swoje, no także no Kotwica robi wrażenie i powiem szczerze, że no teraz grając siarką też wydaje się, że są faworytem, także zobaczymy. No. Ja jestem ciekaw. Ale też ja tylko powiem na koniec, że szacunek dla trenera Płuski póki co, bo naprawdę układa to dobrze te klocki, jeśli chodzi o też wydaje się atmosferę tutaj. Nie widać, żeby były jakieś muchy w nosie, nie widać z zewnątrz przynajmniej po ruchu ciała, żeby tutaj zawodnicy coś, wiesz, pod nosem gdzieś tam do siebie mówili takiego nieprzyjemnego, tylko to widać, że ta drużyna funkcjonuje dobrze, a trener ma 34 lata.
gdzie tak naprawdę w drużynie ma sporo takich zawodników z przeszłością ligową w wieku około 30 lat. I wiadomo, jak to czasami jest. Utrzymać to wszystko w ryzach to też nie jest taka prosta sprawa. Także tutaj szacunek dla trenera póki co, że na pewno ogarnia to w dobry sposób też, jeśli chodzi o mental, że ci zawodnicy jednak są głodni, a nie są tam na to, żeby wydoić kasę, nie? Ja też jestem ciekaw, jak tutaj, oczywiście nie życzę tego klubowi z nadmorza, jak tutaj, jaka będzie reakcja, jeżeli Kotwica przegra 2-3 spotkania, gdzieś tam złapie taką gorszą serię, bo wiadomo, to też jest jakiś tam zawsze taki aspekt, że to jest ten taki animusz po awansie, ten na rozpędzie, trzeba wejść w nową ligę, gdzieś jedno zwycięstwo goni drugie, jest dobra atmosfera, ten zespół się napędza, ale pytanie, jak na takim szczeblu poradzą sobie, jeżeli gdzieś tam wpadną w jakiś taki dołek, jakiś taki mały kryzys i jaka będzie reakcja na takie wydarzenia w Kotwicy. Na razie oczywiście się na to nie zanosi, ale już nie takie przypadki w piłce nożnej widzieliśmy, tym bardziej, że ta liga w tym sezonie jest naprawdę wyrównana i mimo wszystko myślę, że nie będzie tutaj takiej sytuacji, że któraś z drużyn odjedzie po połowie sezonu i po prostu jestem ciekaw tego, jak tam ta drużyna zareaguje, a też tutaj będę tobie wtórować przy nazwisku trenera Puski, bo też przygotował zespół do tej ligi, poukładał te klocki, nie mając wcale dużo czasu, bo tak jak wiemy, ta przerwa między rozgrywkami trzeciej ligi a drugiej ligi naprawdę była bardzo krótka i szacunek za to, że Kotwica wygląda w tym momencie tak, jak wygląda. A my przenosimy się teraz na kolejne spotkanie tej kolejki do Wronek. Tam Lech 2 Poznań podejmował Polonię Warszawa i powoli zapraszamy naszego gościa. No to co? Pierwsza wygrana Polonii Warszawa. Ten mecz chyba moim zdaniem najlepszy w tym sezonie. W wykonaniu Polonii Warszawa, chociaż ta bramka, którą oddali znowu rezerwom Lecha Poznań, no to po prostu wołało o pomstę do nieba naprawdę. Takie bramki, jak w tym sezonie tracą zawodnicy trenera Smalca, no to gdzieś do jakiejś kompilacji się nadawają i można było z tego naprawdę miliony wyświetleń tutaj zrobić na samych tych bramkach, takich jakie w tym sezonie do tej pory tracili zawodnicy Polonii. Lech 2 Poznań to jest drużyna, która znowu nie wygrywa meczu, która ma problemy ze zdobywaniem punktów, gdzieś dobry początek spotkań, gdzieś taka w miarę niezła gra, ale potem koniec końców to nie przynosi żadnego skutku w postaci dobrego wyniku i obok Motoru Lublin zamyka ta drużyna tabelę bez tak naprawdę zwycięstwa, bo tak samo jak i w przypadku Motoru, 2 remisy i 4 porażki. No tak, Polonia wreszcie mogła się podobać. Wreszcie nie męczyłem oczu, patrząc na zespół czarnych koszul, zespół Rafała Smalca. Widać było, że tutaj to był taki mecz bardzo ważny psychologicznie. Oba zespoły, które jeszcze wygranej nie miały, i tak naprawdę wiadomo było, że ten przegrany zostanie, można powiedzieć, z tyłu i to tak pod każdym względem. Więc tutaj to był mecz, tak ja bym to nazwał sobie, o 6 punktów, bardzo ważny. Natomiast, no tak jak mówię, to spowodowało, że Polonia zagrała tutaj z taką dodatkową werwą, miałem wrażenie, że te ataki są szybsze, że oni przede wszystkim szybciej operują piłką i to mogło się wreszcie podobać, mogło się wreszcie gdzieś tam to oko nacieszyć. Już sama liczba strzałów, 17 strzałów na bramkę, w sensie niecelnych, 7 celnych, natomiast ogółem 17 strzałów, to też robi wrażenie. Też całkiem niezłe zmiany, chociażby niezła zmiana Pieńkowskiego, który wszedł z ławki, też dał asystę i pociągnął zespół. Pieczara przecież strzelił gola, także tutaj też ławka pomogła i to jest ważna rzecz. Zobaczymy. Mam taką też nadzieję. Myślę, że to dla ligi byłoby dobrze, aby Polonia jednak nie słabowała, tylko gdzieś tam walczyła o najwyższe cele i wtedy byłoby to dobre dla ligi, więc mam nadzieję, że ich trochę puści psychicznie. Zresztą mówił to też na konferencji trener Smalec potem, że no jednak tutaj kluczowe było to, żeby przepchnąć ten mecz i po prostu wygrać, a nie już nie rozpuszczać się nad tym stylem, bo styl nie ma tutaj większego znaczenia. Jeśli chodzi o Lech, no to jest tam jakiś problem. Jest problem
O, tutaj pisze ciekawe, podobno Paweł Kieszek przyjdzie do Polonii. No, to myślę byłoby coś ciekawego, gdyby tak się stało. Jednak też no, Polonia jest przykładem, że jednak dobrze by było mieć właśnie doświadczonego bramkarza, chociaż jednego. Ja jestem raczej zwolennikiem właśnie, żeby był ktoś młody i był ktoś doświadczony, żeby w razie czego, jak ten młody się spali gdzieś tam, to mógł popronić ktoś bardziej doświadczony. Ale wracając do Lechano, jest problem jakiś tam w tym klubie. Ogólnie no, widzimy, co się dzieje z pierwszym zespołem. Jest to fatalnie, wszystko wygląda. Jest to fatalnie prowadzony klub. Jeśli mówię tutaj o Lechu Poznań przez włodarzy. No i to widać, przekłada się to również na rezerwę. Mówił o tym trener Węska. Powiem szczerze, że byłem trochę w szoku, jak trener Węska tak powiedział na konferencji, bo tutaj był mocno zdenerwowany. Mówił o tym, że ćwiczyli grę w pierwszym składzie z Laskowskim i Olejnikiem, a tak naprawdę w dniu meczu się gdzieś tam dowiedział trener, że oni idą na pierwszą drużynę i tak naprawdę musiał od razu pokombinować. Zresztą widać, bo tam niepełna ławka była nawet. Także nie miał też wszystkich zawodników do dyspozycji trener. No i nie wygląda to dobrze. Zresztą mówił o tym też trener, że po prostu ta kadra nie była budowana. O, włącza nam się Fidziu. O, jest z nami Michał Fidziukiewicz, super snajper Polonii Warszawa. Witam cię serdecznie. No i na początek pogratuluję pierwszego zwycięstwa Polonii w lidze, bo długo wam to trwało. Witam wszystkich serdecznie, dziękuję bardzo. No troszkę musieliśmy poczekać, ale mam nadzieję, że już teraz będzie tylko z górki. Tutaj patrzę na czat, bo jest dosyć sporo pytań do ciebie. Chciałem tutaj ominąć temat motoru Lublin, no ale chyba dzisiaj nie damy rady tutaj tego tematu ominąć, ale najpierw porozmawiajmy o Polonii. Ja mam takie jedno pytanie, bo bramki, które Polonia traci, czasami, tak jak już wcześniej powiedziałem, no wołają o pomstę do nieba. Co się dzieje w głowach zawodników, gdy gdzieś tam biegasz na boisko albo oglądasz mecz z ławki i widzisz, że takiego gola, jak na przykład ten strzał Bergiera w meczu ze Śląskiem 2 Wrocław, czy też tutaj ten gol z Lechem 2 Poznań, taki no po kuriozalnym błędzie, po kuriozalnym rozegraniu piłki w ataku pozycyjnym. Co się dzieje w głowach zawodników po takim czymś? Znaczy no, po tej bramce straconej na Śląsku no już nic nie mogliśmy zrobić, bo sędzia gwiznął koniec meczu. No a po tej teraz wiadomo, no było jeszcze dużo czasu. Błąd się może każdemu przytrafić. No nam one się teraz przytrafiają na początku sezonu bardzo często i dość sporo. No ale w głowie to wiadomo, no, zawodnik zapomina jak najszybciej o tym, co zrobił i stara się wrócić do normalnego funkcjonowania na boisku i pomóc drużynie. Tak, dobrze, że teraz z Lechem to przydarzyło się trochę szybciej niż ze Śląskiem, bo byliśmy w stanie jeszcze strzelić drugą, trzecią bramkę i wygrać mecz. Ja mam jeszcze jedno pytanie ode mnie. Teraz na ekranie pojawi się takie zdjęcie, gdzie celebrujecie to zwycięstwo 3-1 z Lechem 2 Poznań w szatni i zaraz następne zbliżenie na ciebie. No forma jest. Trzeba powiedzieć, że tutaj jak pisze Santito na czacie, jest docięte na Sopot. Jak tutaj wyglądały twoje przygotowania do tego sezonu? Znaczy, kurczę, no ja jestem już dość doświadczonym zawodnikiem i no nie od wczoraj czy dzisiaj chodzę na siłownię, tak? Po treningu czy przed treningiem jest siłownia grana, no bo no, lubię zrobić górę. Wiadomo, że tego dołu dużo mniej się robi niż góry, ale no górę trzeba troszkę zadbać, bo no, wydaje mi się, że jeśli jest się sportowcem zawodowym, no to wypada troszkę mięśnia jakiegoś mieć, bo no ja wychodzę z takiego założenia, że sportowiec powinien mieć tą sylwetkę. Nie mówię, że jakąś perfekcyjną, czy nie wiadomo jaką, ale powinien wyglądać jak sportowiec. Okej, teraz oddam głos Maćkowi, a za chwilę przyjadę sobie pytanie z czatu i tutaj zadamy tobie takie najciekawsze pytania od użytkowników i widzów naszego kanału. Cześć Michał. Jak ty podchodzisz do tego, że ostatnio zaczynałeś spotkania na ławce? Spokojnie, czy jednak gdzieś tam się momentami denerwujesz i powiedzmy, że ta forma
no, na wiosnę nie była najlepsza i gdzieś tam na początku tego sezonu też zaczynałeś na ławce. Jak do tego się ustosunkowywałeś? No wiadomo, że każdy z zawodników nie lubi siedzieć na ławce czy nie być w kadrze. No, każdy też chce grać. Wiadomo, że trener zawsze ma problem, bo ta kadra jest 20 kilku zawodników. W niektórych drużynach jest ta kadra też wyrównana i trener musi wybrać 11, która jego zdaniem na ten moment jest optymalna. No, ja się cieszę, że wchodząc z ławki dawałem te bramki dla drużyny i punkty. Na początek sezonu wiadomo, no, krótki okres przygotowawczy w Polonii. Było widać na pierwszy mecz sezonu z Pogonią Siedlce, trener też za dużo nie chciał zmieniać. Wyszła praktycznie ta jedenastka, która robiła awans do drugiej ligi. No, myśmy nowi zawodnicy, wiadomo, potrzebują trochę czasu, żeby złapać styl grania, system grania. No i przede wszystkim się poznać, tak? Teraz już mamy miesiąc praktycznie, gramy ligę i no, z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. Dlatego też wydaje mi się, że te pierwsze mecze potraciliśmy punkty, bo no, nie byliśmy jakby drużyną, która jeszcze jest w optymalnej formie, w takiej, jak wszyscy byśmy chcieli. Maciek, jeszcze jakieś pytanie? Chciałem się zapytać o ten ostatni mecz, bo tutaj mówiliśmy sobie, zanim wszedłeś do rozmowy, że to był taki mecz, można powiedzieć, o 6 punktów, bo wiadomo było przed tym meczem, że no, oba zespoły bez zwycięstwa, czuć było już powoli, że no, tak na szpadzie wychodzicie na ten mecz, czy raczej tonowaliście nastroje, żeby się nie przepompować? No bo jednak tak jak widzimy po tabeli, no wy już powiedzmy wyskoczyliście nad kreskę, jeszcze macie jeden mecz zaległy, ale ten Lech jest, można powiedzieć, zakopany. Jakbyście też tam przegrali, nie daj Bóg, no to byłoby już, powiedzmy, mentalnie nieciekawie, nie? Znaczy myśmy wychodzili, wiadomo, no, na każdy mecz wychodzisz po to, żeby wygrać, tak, ale ja osobiście nie miałem z tyłu głowy, że Jezu, przegramy i będzie koniec świata, że zakupimy się gdzieś na tym spadku i tam będziemy. Traktowałem go jak normalny kolejny mecz, wiedziałem, że z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej i że to zwycięstwo jest jakby bardzo blisko, bo w tych wcześniejszych meczach czy ze Zniczem mogliśmy, mimo że straciliśmy późno bramkę, mogliśmy ten mecz jeszcze wygrać, bo pierwsi w 94 minucie strzeli w poprzeczkę, tak? Tam byśmy przepchali, niestety nie stracilibyśmy tej bramki ze Śląskiem Wrocław, ma 4 punkty więcej. W ogóle rozmawiamy jakby z innego pułapu miejsca tabeli na ten moment. No ale wydaje mi się, że na ten moment mam jeszcze mecz mniej, także no, będziemy pomalutku tą czołówkę gonić, która tam jest. Okej, dzięki. Okej, no to tutaj jeszcze parę pytań a propos Polonii i tak jak mówiłem, no tego tematu motoru nie uda nam się dzisiaj ominąć, ale jeszcze zostańmy o Polonii, bo pojawia się parę pytań. Przede wszystkim pojawia się pytanie już któryś raz, Tom Tomeck pyta, czy rywalizacja z Krystianem Pieczarą jest zdrowa i nie ma między wami konfliktu? Nie, no oczywiście, że jest zdrowa. No, ja w jakim klubie nie byłem, to nie miałem problemu z żadnym napastnikiem, bo normalne jest, że ta rywalizacja musi być. Z Pieczym jesteśmy we dwóch, także no ja teraz mam 3 bramki, on ma 2. Fajnie, że strzelamy, bo napastnicy od tego są. Także wydaje mi się, że trener będzie podejmował tutaj decyzję odnośnie składu, formy zawodnika, a forma zawodnika będzie najważniejsza. Użytkownik MG pyta, jak taktyka, czy pasuje ci to, jak jest ustawiona drużyna? Ja nie mam problemu z tym, jaką taktyką gra drużyna, do której przychodzę. Teraz gramy 3-4-3 z jednym napastnikiem i z dwoma dziesiątkami, także fajnie to wszystko się uzupełnia. Także jest okej, ja się w tym odnajduję bardzo dobrze. Jeszcze jedno pytanie od użytkownika MG. Jak wygląda Polonia pod względem organizacyjnym, sportowym i kibicowskim w porównaniu do klubów, do innych klubów, w których grałeś w twojej historii? No tutaj tych klubów już trochę miałem w tej historii, także no ciężko mi się odnieść. No mogę się odnieść do ostatniego motoru. No na pewno organizacyjnie jest to też na podobnym pułapie. Kibicowsko też jest myślę podobnie. Sportowo, jakbym miał porównać, ciężko mi jeszcze na ten moment jest określić. No teraz w Polonii mamy naprawdę fajny zespół.
w motorze. Ten rok, który byłem, wydaje mi się, że zespół był bardzo solidny. Wystarczyło tylko zrobić 2-3 transfery i wydaje mi się, że tym składem, który by został, plus 2-3 transfery, to można byłoby tą ligę zamieść w tym roku spokojnie. Pytanie od użytkownika Marcin Marcin, a drugie pytanie od użytkownika Bartosz. Te dwa pytania połączę w całość. Fidziu, co przekonało cię na zmianę do Polonii jako Beniaminka, amatoru jako ponownego pretendenta do awansu i czy w Polonii jest większa presja niż w motorze? Znaczy, no, w motorze jakby ja nie otrzymałem żadnej oferty kontraktu, tak? Mi po prostu podziękowano, bo uznano, że ja w motorze, nie wiem, czy gdzieś tam usłyszałem, że jestem wypalony i że motorowi jakby, że nie chce mi się grać dla motoru i że temu klubowi mogę nic więcej już mogę jakby nic dać. No to są jakby no, rzeczy, na które no, śmieszą mnie, bo tak w ogóle, to jest w ogóle wyjęte, nie wiem skąd. No ale to już jest jakby inna sprawa. A presja, no wiadomo, no Polonia też chciałaby wrócić do Ekstraklasy. Wydaje mi się, że dość podobnie. Może teraz jeszcze nie jest to jakby u nas w Polonii odczuwalne, no bo też jakby mamy trochę nowy zespół i to wszystko, na to wszystko mamy może więcej czasu, bo w motorze każdy by chciał już teraz w tej chwili najlepiej już Ekstraklasę. No to przejdźmy już właśnie taki temat stricte motoru. Bartosz Orłowski pyta, jak oceniasz to, co się dzieje w tej chwili z motorem i czy z Arkadiuszem Onyszką w roli odpowiedzialnego za transfery to musiało się tak skończyć, jak się tutaj w tej chwili skończyło? Znaczy, no, mi najbardziej jest szkoda tych chłopaków, z którymi ja byłem, bo wiem, domyślam się, co oni mogą teraz przeżywać. Jestem tam z niektórymi cały czas w kontakcie. No, szkoda mi ich, bo brakuje im, wydaje mi się, przepchnięcia jednego meczu i może to pójdzie gdzieś właśnie w tą stronę, co oni by chcieli. No ale no, motor jest sam sobie winien, tak? No bo miał praktycznie trzon drużyny. Mógł zostać, ale no, ludzie, którzy rządzą na ten moment w klubie, jakby nie poczynili żadnych starań. Znaczy, no, nie wiem, czy tu o starania w ogóle chodzi, o to jakieś zapytanie wystarczyło, czy chęć rozmowy, bo wydaje mi się, że większość chłopaków chciałaby zostać i by pewnie została, tak? No ale to są już sprawy motoru, ja też nie chcę jakby tam o niektórych rzeczach tam rozmawiać, bo no, zostawię to już po prostu dla siebie. I no ale nie, to co się dzieje teraz to jest jakby początek był, jak zaczynaliśmy treningi i to się zaczynało po zmianie i trenera i pani prezes, to wtedy jakby to wszystko poszło nie w tą stronę, co powinno iść, to jest moje zdanie. Jeszcze jedno ostatnie chyba pytanie z czatu na dzisiaj od Marcina Marcina. Pan Michał mówi, że kibice motoru przesadzają, a ja się spytam, czy nie uważa, że graczom Saganowskiego zabrakło determinacji i gryzienia trawy w poprzednim sezonie? Znaczy nie wiem, determinacji. No. My wychodziliśmy na każdy mecz po to, żeby wygrać tą determinację. Myśmy zrobili finał baraży, gdzie przy odrobinie szczęścia moglibyśmy ten baraż wygrać, a niestety przegraliśmy tam 4-0. Też wiemy, jak baraże zawsze wyglądają, tak? To nie jest, że my pojechaliśmy na ruch i pięknie, ładnie motor przyjechał i ruch się położy i my sobie awansujemy, tak? Zabrakło czegoś w tym finale i tutaj jest jakby największy problem, no bo niby wystarczyło tylko wygrać z ruchem i w ogóle motor byłby teraz w innym miejscu niż jest teraz. Dobrze. I tutaj jeszcze na sam koniec MG pyta, czy mecz z motorem zagrasz na 200%? Znaczy, no na pewno będę chciał zagrać dobre zawody i przede wszystkim chciałbym, żeby Polonia wygrała, bo reprezentuję barwę Polonii i zrobię wszystko, żeby motor w tym meczu nie zdobył punktów.
Okej, Maciek, czy masz tutaj jeszcze jakieś pytanie, które wynikło tutaj z rozmowy, czy jednak już tutaj wszystkiego się dzisiaj dowiedzieliśmy tego, co chcieliśmy? Ja mam takie pytanie pozapiłkarskie. Jak ci się Warszawa podoba? Pewnie też Warszawa, to, że w Warszawie, że tak powiem, będziesz urzędował, to też miało jakiś wpływ na to, że wybrałeś Polonię i co lubisz robić w Warszawie? Tak jakbyś nam powiedział pokrótce. No, jeśli mam być szczery, to tak... Ja nie lubię dużych miast ogólnie. Wolę trochę mniejsze i no jestem w Warszawie, no praktycznie poruszam się dom, stadion i to wszystko. Czasem wyjdę gdzieś, wyjdziemy gdzieś coś z chłopakami i na ten moment tak to wygląda. Zazwyczaj jak mamy po meczu dzień wolny, no to spędzam go, wracam w rodzinne strony i spędzam go tak, no ale no nie wiem, jakoś tak mam, że te duże miasta jakoś tak nie przytłaczają nie cię troszeczkę. No chyba tak, no też wiadomo, no, dojazd z Warszawy, niby niedaleko nie mieszkam stadionu, a autem zajmuje trochę czasu. Także zastanawiam się nad kupnem roweru, bo chyba na to będę musiał się przerzucić, żeby nie tracić tyle czasu. Dzięki. Okej, no to co, dziękujemy tobie bardzo, że wpadłeś, no i życzymy indywidualnie i jak i drużynowo sukcesów w następnych spotkaniach, żeby Polonia w końcu odpaliła, bo Liga na pewno potrzebuje mocnej Polonii i Polonii, która punktuje. Dzięki bardzo, mamy nadzieję, że Polonia będzie pieła się w górę tabeli. Super, dzięki i trzymaj do usłyszenia. Się, powodzenia. Dzięki, powodzenia. Pozdrawiam. Okay, cześć. To był Michał Fidziukiewicz, snajper Polonii Warszawa. No to co, przypominamy o łapkach w górę, zostawcie nam łapki w górę, bo dzisiaj frekwencja jest całkiem niezła, a jeżeli będzie 100 łapek w górę, no to Ziomson obiecał nam, że dzisiaj będę mógł puścić taki debiutański singiel Ziomsona, takie nowe intro, znaczy nie wiem, czy nowe intro ligowca, ale tutaj może być taka mała premiera minutowego kawałka, który wykonał Ziomson, takie pierwsze rapy, także jeżeli jesteście spragnieni, żeby posłuchać tego ile kawałka... Ile tych łapek? To ile jest mamy teraz? Bo 57 mamy. 57. A ja mam 14, nie odświeża mi się. Jeszcze mamy kilka spotkań do omówienia, więc jeżeli do końca naszego programu będzie no tam 100 łapek, to Ziomson powiedział, że nie ma problemu, żebym dzisiaj puścił jego debiut na mikrofonie. Nie, a więc no czekamy na te łapki, a taki w międzyczasie... rapowy debiut, nie? Bo Ziomson już tam śpiewał ładnie. Tak, mówię, rapowy debiut, także... Także 100 łapek i puszczamy dzisiaj. Mecz numer 5, Znicz Pruszków, Garbarnia Kraków, ty ten mecz komentowałeś, no to tak pokrótce nam powiedz, bo też nas trochę czas goni. Mecz dwóch tak naprawdę różnych połów. Pierwsza połowa absolutna dominacja Znicza, po prostu pod każdym względem Garbarnia została stłamszona, w zasadzie tylko te pierwsze minuty były takie w miarę wyrównane. Natomiast potem całkowita dominacja, już w szóstej minucie Firlej zdobywa gola po kapitalnej piłce od Moskwika z Rożnego, potem tak naprawdę Szuma, można powiedzieć, że dobył w tej pierwszej połowie Garbarnię w 28 minucie i Znicz miał tak naprawdę pełną kontrolę w pierwszej połowie, tak jak mówię, zarówno jeśli chodzi o kwestie piłkarskie, jak i fizyczne, no to wyglądało jak mecz profesora z uczniem, po prostu jakby starsza klasa wyszła na młodszą. Natomiast druga połowa była już absolutnie odmienna, też no, duże problemy ma Garbarnia kadrowe, bo znowu zszedł z kontuzją Mularczyk, wiemy, że nie ma Kuczaka, nie ma Dudy, nie ma jeszcze jednego zawodnika, tam nie było, już nie pamiętam którego, przed tym spotkaniem. Także no, bo olbrzymie kłopoty musi kombinować, wpuścił trener, musiał w drugiej połowie Będkowskiego na pozycję defensywnego pomocnika, on z reguły gra w obronie, ale to było dobre posunięcie, gra się troszeczkę orzeźwiła, jeśli chodzi o Garbarnię i tak naprawdę w drugiej połowie Garbarnia już dominowała, zepchnęła Znicza, Znicz też się cofnął, nastawił się na kontrę,
Natomiast mam wrażenie, że nie do końca to było takie kontrolowane. W przypadku Znicza to zejście aż tak mocno w kierunku własnej bramki, bo jednak no, Garbarnia momentami mocno naciskała. Problem był tylko taki, że z tej dominacji, z dużej ilości stałych fragmentów gry, bardzo dużo rzutów rożnych, raz po raz w zasadzie wykonywali te kornery. No nie było takich stuprocentowych sytuacji, a jak były jakieś dobre okazje, to czy też te dośrodkowania, to dobrze bronił Misztal, podobał mi się. To z takim stoickim spokojem, jak to zawsze. On czasami tak wygląda, jakby mu się nie chciało, a paradoksalnie bronił bardzo dobrze, mimo tego, że tak czasami wygląda, jakby wychodził od niechcenia do tych piłek, to robił to bardzo skutecznie. No i cóż, tak naprawdę Garbarnia dopięła swego dopiero w 80 minucie Purcha z rzutu karnego, chociaż też po pierwsze rzut karny kontrowersyjny, ale też nie widziałem powtórki, więc się nie wypowiem. Natomiast druga rzecz była ciekawa, bo protestowali bardzo mocno zawodnicy Znicza ze względu na to, że wydawało się, jakby było to podwójne dotknięcie. Purcha się poślizgnął i po prostu, no mówię, nie widziałem tej sytuacji po raz drugi, więc nie powiem. Natomiast mi się wydawało, ja byłem przekonany prawie, że to było podwójne kopnięcie, że po prostu kopnął w swoją nogę postawną. No ale sędzia uznał tego gola, w końcówce jeszcze się rzuciła Garbarnia do walki o remis, świetna główka Żaka w ostatniej w zasadzie minucie doliczonego czasu gry i kapitalna interwencja Misztala, który uratował zespół. No i cóż, no Znicz tak naprawdę po raz kolejny punktuje. Dobrze wyglądał zespół trenera Misiury, naprawdę fajnie się to oglądało, szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej już powiedzmy nastawiony na obronę wyniku, ale przede wszystkim wyglądają dobrze fizycznie. Podoba mi się to, są tacy sprężyści, nie boją się pojedynków i te pojedynki naprawdę często wygrywają i to im daje duży taki handicap w walce z drużynami, powiedzmy, mniejszymi i słabszymi jak Garbarnia. No i tyle, no cóż. No i wyczerpałeś nam temat tego spotkania, więc wędrujemy dalej, a następne spotkanie... Ale to był całkiem fajny mecz. Powiem szczerze, oglądało się to dość ciekawie. To niedziela, godzina 12, więc te mecze momentami są takie troszeczkę ospałe, a tutaj fajnie się to oglądało. Przenosimy się na następny mecz. Siarka Tarnobrzeg, Radunia Stężyca. Mecz, który moim zdaniem mógł być... który pretendował do takiego spotkania, które mogło być najciekawszym meczem tej kolejki i tak poniekąd było, mimo tego, że tutaj nie oglądaliśmy jakiegoś festiwalu goli. Radunia Stężyca wyszła na prowadzenie po strzale Stępnia. Gdzieś tam znowu... Stępień to jest przegość. To jest tak, to jest zawodnik, który... Ja go tak lubię na niego patrzeć, jak on gra w piłkę. Mega zawodnik tam dla mnie. Co sezon gdzieś jest wymiana kadry, gdzieś tam się zmieniają ludzie odpowiedzialni za rozegranie akcji, za mózg tego zespołu, a Stępień tam od jakiegoś czasu jest i prezentuje się naprawdę dobrze. Mało tego, no ma 5 bramek w tym sezonie już we Winner drugiej lidze. Jest ex aequo tam z kilkoma innymi zawodnikami, przede wszystkim chyba Świątkiem, Goncerzem, Retlewskim, nie chcę jeszcze o kimś zapomnieć, ale chyba zapomniałem. No ma w każdym razie 5 bramek i widać, że to jest mózg taki tej Radunii, taki koń napędowy tego zespołu. No ale Radunia będzie miała za tydzień problem, bo ani Stępień, ani Kosznik nie zagrają w następnym spotkaniu. Z drugiej strony Siarka, która zagrała no chyba jeden z najlepszych meczów w tym sezonie Winner drugiej ligi, a mimo to bez punktów na własnym stadionie, gdzieś tam trener narzekał na to, że ten styl był całkiem niezły, a jednak tutaj Radunia wypunktowała, mimo tego, że ten mecz Radunii mimo wszystko się wymsknął kompletnie spod kontroli w drugiej połowie, to i tak postawiła kropkę nad i tym strzałem, podcinką Janusza Surdykowskiego, który też notabene mi troszeczkę zamknął tutaj przysłowiowy rej, bo ja mówiłem już parę razy, że no, z całym szacunkiem do Janusza, ale nie jestem, znaczy, nie jestem fanem Janusza Surdykowskiego w Radunii. Ja szanuję go za jego umiejętności piłkarskie, za to jak świetnie gra tyłem do bramki, za to jak potrafi utrzymać piłkę dla swojego zespołu, ale patrząc na Radunię z poprzedniego sezonu i też mimo tego, że on strzelił w tej Radunii 9 goli w poprzednim sezonie, to myślę, że tutaj taki troszeczkę inny napastnik by się przydał drużynie trenera Letniowskiego. Ale no tutaj, jak wiadomo, Kita znowu trapiony przez kontuzję. Co się tutaj rzucało w oczy? No taka nieporadność, jeżeli chodzi o strzały celne Siarki.
11 strzałów do 4 niecelnych w tym spotkaniu. To są tylko statystyki tych niecelnych. 11 do 4 na koszt. Ale tam były dwa słupek, poprzeczka była, więc to tak, też takie słupek, strzały niecelne. Tak, słupek, poprzeczka, Hryciar tam też mógł... Znaczy Lewicki w słupek trafił chyba Lewicki z tego, co trafił pamiętam. W poprzeczkę albo w słupek tak zewnętrzną częścią statku tak. W pierwszej połowie, a Hryciar trafił w słupek tym szczurem takim płaskim w drugiej połowie. No kurczę, Siarka strasznie gra pechowo, naprawdę, no oni fajnie grają w piłkę, kreują naprawdę dużo sytuacji, przyjemnie się to ogląda, to nie jest zespół, który męczy oko, a no strasznie grają pechowo, po prostu nie są w stanie przekuć tych sytuacji na bramkę, no w porównaniu takiej Kotwicy na przykład, to stwarzają 2 czy 3 razy więcej sytuacji, a po prostu tych goli nie są w stanie strzelać, no a wiadomo, że jak nie strzelasz ty, to zaraz dostaniesz, no i tutaj... Żal mi tej Siarki, bo powiem szczerze, oni nie zasługują absolutnie na tą pozycję w tabeli, którą mają, czyli na pozycję numer 16. Ja myślę, że prędzej czy później ten styl i umiejętności się obronią i Siarka zacznie iść w górę, bo po prostu to jest taki fragment sezonu, też te pierwsze kolejki różnie, że tak powiem, to się układa. Dużo mówimy o tym, tak, że trochę szczęścia też jest potrzebne, że ta skuteczność jest kluczowa, że terminarz jest ważny. No i tak naprawdę tutaj Siarka absolutnie nie zasłużyła na porażkę w tym meczu. Wręcz bym powiedział, że nawet była nieco lepsza niż Radunia. No ale w piłce nożnej się liczą bramki i tutaj no, kapitalne to trafienie Stepnia. Wszyscy wiedzą, że on kapitalnie strzela z dystansu, a mimo wszystko większość drużyn się gdzieś tam zapomina i go zostawia i wtedy to jest praktycznie pewny gol. No i cóż, no musi trener Majak gdzieś tam zespół podnieść z tego kryzysu, bo oprócz tego pierwszego zwycięstwa ze Zniczem też po paradoksalnie meczu, gdzie Siarka grała słabiej, a wygrała 4-0. No i to jest. I bądź tu mądry w tej lidze, tak? No także a pozostałe mecze raczej przegrywa lub remisuje. Spokojnie, no myślę, że Siarka, tak jak mówię, to szczęście gdzieś tam troszeczkę wróci, skuteczność przede wszystkim, wróci też Adamek, który tam miał mięsień stłuczony i też nie grał, a moim zdaniem to powinien być nominalny pierwszy napastnik Siarki, tak uważam. Troszeczkę chyba trener Majak w ostatnim czasie to przez te transfery jeszcze chociażby Hryciara czy Lewickiego to zaczął mieć kłopot bogactwa tak naprawdę, bo niektórzy zawodnicy, którzy grali wcześniej dobrze, zaczęli gdzieś tam być delikatnie odstawiani. No zobaczymy. Tak jak mówię, ja jednak byłbym tutaj spokojny na miejscu kibiców Stardobrzega, a Radunia, no widać, że troszeczkę trener Letniowski w lepszym nastroju, już spokojniejszy niż po tej zwycięstwie z Hutnikiem. No i przede wszystkim był zadowolony, że w ciągu tego 3-dniowego maratonu udało się wygrać 2 razy i zaliczyć 6 punktów. Myślę, że to było ważne z takiego mentalnego punktu widzenia i teraz mogą się skupić w Stężycy na pracy po prostu, by szusować gdzieś tam w górę tabeli. No i tyle, no aczkolwiek drużyna rzeźników, naprawdę. Oni, no właśnie, ja sobie dzisiaj zrobiłem... Strasznie grają, po prostu rzeźnicko, momentami naprawdę... Ja, tak, ja przerwę ci, Maciek, cięższą, w tym momencie, bo jasne, zrobiłem sobie taką tabelę właśnie, bo też zwróciłem na to uwagę, jak ostro gra Radunia, bo ten mecz z Siarką fitował w 10 żółtych kartek, z czego 7 zostało pokazane zawodnikom gości, czyli Raduni. I tak sobie spojrzałem na te 6 kolejek, wypisałem sobie wszystkie drużyny i wypisałem, po ile kartek dostawały poszczególne drużyny w poszczególnej kolejce. I mi wychodzi, że Radunia Stężyca to jest, jeżeli chodzi o średnią żółtych kartek na spotkanie, jest drugą drużyną w lidze. Zaraz po KKS-ie Kalisz, a KKS Kalisz zagrał jeden mecz mniej, jak wiemy. 24 żółte kartki, jeżeli chodzi o ilość, to jest najwięcej w lidze. No i spójrzmy na te 3 ostatnie kolejki, gdzie tutaj widać, że Radunia wyraźnie tą swoją grę zaostrzyła. Kolejka numer 4, 5 żółtych kartek, kolejka numer 5, 8 żółtych kartek i kolejka numer 6, teraz mecz z Siarką, 7 żółtych kartek. I to też skutkuje tym, że trener Letniowski znowu będzie miał długą listę kłopotów, bo do tej listy dopisuje absencję i Kosznika, czyli kapitana zespołu, zawodnika, który tym swoim doświadczeniem tam trzyma obronę w Stężycy, i Stępnia, czyli można powiedzieć najlepszego zawodnika w tym sezonie, najbardziej skutecznego Raduni Stężyca. No i jestem ciekaw, jak po prostu przy tych absencjach plus przy kolejnej absencji Baszlaja za tą czerwoną kartkę w meczu z Wisłą Puławy, bo z tego co mi wiadomo, Baszlaj dostał 3 mecze kary, więc tutaj jeszcze w następnej kolejce będzie pauzować, jak ta drużyna zostanie po prostu ustawiona. Lecimy dalej. A kolejny mecz to mecz GKS-u Jastrzębie z KKS-em Kalisz.
No, GKS Jastrzębie to jest z kolei, w mojej opinii, zespół właśnie odwrotny do Siarki Tarnobrzeg, czyli grający nieładnym stylem, nie kreujący zbyt dużo, ale z kolei mający po prostu, no nie chcę powiedzieć szczęście, no szczęście, no masz szczęście, no masz szczęście i po prostu te mecze, powiem tak, jest to taki niewygodny rywal, no. Właśnie grający taką piłkę prostą, nieskomplikowaną, i tak naprawdę widać, że ci rywale, powiedzmy, że troszeczkę wdają się w tą grę, w którą Jastrzębie tak naprawdę chce, żeby się przeciwnik wdał. No tutaj akurat mówię tak ogólnie, natomiast ten konkretny mecz z KKS-em, no też ułożył im się bardzo dobrze tak naprawdę, bo już w 5. minucie Kamiński dostał czerwoną kartkę, no trener Tarachulski, powiedzmy, że kontestował tą decyzję sędziego. Ja też miałem delikatne wątpliwości, bo ten faul był naprawdę taki, no bardzo delikatny. Tam tak skrobnął tylko po ramieniu dłonią zawodnik Kamiński, zawodnika Jastrzębia. No i od razu to był rzut wolny, bo to było przed polem karnym i Askier. No, taka różowa ta kartka, ale okej, no powiedzmy, że była. No i tak naprawdę, pomimo to, że od 5. minuty Jastrzębie grało w przewadze, to stroną przeważającą był KKS. W zasadzie, gdyby ci puścić ten mecz i byś nie wiedział, że KKS gra w jednego zawodnika mniej, to byś za cholerę nie powiedział, tylko byś miał wrażenie, że wszystko jest normalnie. Kreowali sytuację, starali się grać swoją piłkę i to też potwierdza poniekąd, że KKS jest naprawdę dobrej dyspozycji. Nawet grając jednego mniej był w stanie się przeciwstawić, był w stanie wyszarpać punkt i powiem szczerze, że KKS jest dla mnie takim jednym z najjaśniejszych punktów na początku tego sezonu. Jeszcze GKS tak naprawdę mógł wygrać to spotkanie, bo w końcówce znowu popisał się Krakowiak, obronił rzut karny Stanclika, wyciągnął mu rzut karny. Także też, no widzisz, paradoksalnie, ta liga to jest liga paradoksów, tak? No, czyli czerwona kartka, mimo to przewaga KKS-u, a tak naprawdę GKS mógł spokojnie wygrać i w sumie uratował punkt KKS, tak? No także tutaj, tak jak mówię, no GKS jest jednak tą drużyną, która gra taki futbol nieatrakcyjny, no sama ilość bramek, tak? No oni mają 4 strzelone, 4 stracone, 8 goli tak naprawdę, gdzie nie wiem, na przykład w meczu Garbarni padło bramek 24, tak? Tak samo Hutnik 24. Reszta drużyn w okolicach 20 bramek, no a tutaj tylko 8 w meczach Jastrzęba, więc to też mówi nam sporo o stylu tego zespołu. No ale trener Kurdziel dość trzeźwo oceniał sytuację i też podobają mi się w miarę jego wypowiedzi na konferencjach. Widać, że on jest świadomy tego, że to jest nowa drużyna, że muszą te mechanizmy jeszcze zostać wypracowane. Tak jak mówię, no ja nie jestem fanem stylu, w jakim GKS Jastrzębie gra, natomiast ja mam wrażenie, że ten wynik i te 9 punktów to jest za dużo na to, co gra Jastrzębie. I tak jak mówiłem w kierunku Siarki, że wydaje mi się, że Siarka pójdzie w górę, to tak samo mam wrażenie, że Jastrzębie jednak prędzej czy później, no gdzieś tam to robienie punktów ponad styl się gdzieś tam skończy i mam wrażenie, że może być jakiś kryzys. No ale zobaczymy. A jeszcze takie pytanie a propos KKS-u Kalisz, bo to jest zespół, który obok Kotwicy Kołobrzeg w tym sezonie jeszcze jest niepokonany, ale też pamiętajmy, że mają zaległą pierwszą kolejkę z Polonią Warszawa. Czy myślisz, że Kaliszowi sprzyja taka cisza medialna wokół ich zespołu? Bo o tym zespole nie za dużo się mówi, też nie ma jakichś wygórowanych oczekiwań wśród kibiców, moim zdaniem, bo tam też jakoś takiej presji, czy to na awans, czy jakiś super, mega dobry wynik w tym sezonie nie ma. A to też, jak wyglądała sytuacja w tym okresie między sezonami, też nam tutaj nie spływały jakieś w dużej ilości te informacje, więc myślę, że taka cisza wokół tego zespołu chyba im Powiedziałeś, chodzi na plus. że Jastrzębie niepokonane, bo Polkowice Nie, mówię o wygrały, KKS-ie Kalisz. a mówiłeś o Kakaliszu. Tak, tak. Wiem, bo potem kontynuowałeś, domyśliłem się, tylko chciałem tak delikatnie sprostować, żebyśmy mieli jasność. Kalisz, wiesz co, mi się wydaje, że paradoksalnie to wynika z tych oczekiwań, które były w poprzednich sezonach i wydawało nam się, że ten Kalisz może powalczyć o najwyższe cele, na przykład za Bogdana Zająca, a jednak nas zawodził i mi się wydaje, że już tak troszeczkę te oczekiwania zostały zredukowane to raz, a dwa, że tak naprawdę też Kalisz nam się nie wyróżniał tymi transferami, bo zawsze transfery są takim,
można powiedzieć, takim boosterem oczekiwań, nie? Że o, jak ktoś ściąga zawodników i tak dalej, no to wiesz, może będzie super i w ogóle taki pozytywny vibe się robi wokół danego zespołu. KKS tak naprawdę charakteryzuje, tak jak mówiłem już w poprzednim live'ie, stabilizacja składu, tutaj ci zawodnicy są zgrani i trener Tarachulski widać, że to poustawiał w dobry sposób i naprawdę przyjemnie się to ogląda. Więc tutaj dobrze, bo fajnie, jak mamy taki mocny zespół, to tym lepiej dla ligi. Aczkolwiek zgadzam się z tobą, że im mniej tam oczekiwań i takiej pompki na jakiś Bóg wie jaki wynik, to mam wrażenie, że ten Kalisz rozluźniony gra lepiej niż jakiś gdzieś tam, jak się już zaczyna mówić o nich, zaczynało w poprzednich sezonach mówić w kontekście jakichś barażów czy jakichś wyższych celów, to oni przeważnie dawali ciała wtedy, więc może coś w tym jest, co mówisz, może to jest jakaś tendencja. Dobrze, przechodzimy do kolejnego spotkania. Już na dole powinien pojawić się tytuł. Pogoń Siedlce, Motor Lublin 2-1 dla gospodarzy. Motor dalej bez zwycięstwa. Zanim zaczniemy rozmawiać w ogóle o tym spotkaniu, no to przypominam, jeszcze brakuje nam 29 łapek w górę, abyśmy mogli puścić tutaj premierowy, rapowy, hip-hopowy utwór Ziomsona. Więc jeżeli chcecie dzisiaj go usłyszeć na tym live, no to wiecie co zrobić, łapki w góry, subskrybujcie kanał, też jeżeli chodzi o możliwości wsparcia naszego kanału, to www.patronite.pl/ligowiec albo bezpośrednio tutaj pod tym filmem przycisk wesprzyj i tam opcje chyba 3 z tego co pamiętam na to, aby wesprzeć naszą działalność. Przypominamy również, że w tym tygodniu pojawimy się w Chojnicach i w Stężycy kolejno w piątek i niedzielę, także jeżeli chcecie gdzieś zbić pionę, wymienić poglądy, porozmawiać o tym, co się dzieje w pierwszej i drugiej lidze, to serdecznie zapraszamy. Czekamy na połączenie z naszym gościem Maciejem Wichtowskim, który właśnie się pojawił. Nie trzeba było na ciebie długo czekać. Maciej, witamy cię serdecznie. Halo, witam. Bardzo serdecznie. Cześć. O, i to jest profesjonalista. Pięknie tutaj obrócił nam telefon, dopasował się do ramki. No i to rozumiem. Gdzieś tam mnie doszły słuchy, że z Michałem, z którym dogadywałeś udział w dzisiejszym spotkaniu, chciałeś wyjaśnić parę kwestii. No to zacznijmy wyjaśniać. To znaczy tak, no dostałem wiadomość, oczywiście gratulacje za zwycięstwo, za wczorajszy mecz i w tych gratulacjach było napisane, że gratuluję poskromienia kolejnego faworyta. Ja akurat uważam, że faworytem w tym meczu byliśmy my, patrząc ostatnie wyniki Motoru, jak ich grę. Także wydawało mi się, że to my byliśmy wczoraj faworytem, szczególnie, że graliśmy u siebie. Ja wiem, jakie były wasze typy przed tym sezonem. Sobie zobaczyłem, jak to tam typowaliście. Także wiem, że my jesteśmy jakby przed każdym meczem może nie skazani jakby na porażkę, ale po prostu może no, nie jesteśmy tym faworytem, ale no, pokazaliśmy wczoraj, że jednak potrafimy grać i no tak, ja tutaj muszę się przyznać, bo ja byłem też w tym gronie, który typował Pogoń Siedlce do spadku. Gdzieś tam jakieś słuchy dochodziły o jakichś problemach finansowych, gdzieś tam niejasne były sytuacje, jeżeli chodzi o głównego sponsora. Trochę zawodników też wam poodchodziło, gdzieś jakieś roszady w składzie. Powiedz mi, jak wygląda w tej chwili ta sytuacja, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne w Pogoni? Znaczy dużo się poprawiło teraz. Już wydaje mi się, że te najtrudniejsze chwile są za nami i z biegiem czasu na pewno, wydaje mi się, że do końca tego roku kalendarzowego powinno się wszystko wyjaśnić i sprawa powinna wpływać się po prostu. Jedno pytanie, które sobie przygotowałem a propos obecnej formy waszego zespołu, no to tutaj jak patrzę w wasze wyniki, 3 zwycięstwa, 3 porażki, te zwycięstwa z takimi zespołami, które faktycznie my typowaliśmy jako faworyci w spotkaniach przeciwko Pogoni Siedlce, czyli Polonia Warszawa, wygraliście to spotkanie 2-1, spotkanie z Górnikiem Polkowice też wygrana 2-1, no i teraz z Motorem Lublin 2-1. Jeżeli chodzi o porażki, no to 1-0 z Olimpią Elbląg, 3-2 z Garbarnią Kraków i z tego co pamiętam przegrana na inaugurację z Zagłębiem 2 Lubin, czyli wygrywacie takie mecze, w których wy jesteście stawiani przez nas, przez ludzi, którzy komentują tę ligę z takimi, powiedzmy, nazwijmy to faworytami, a jednak gdzieś
z drużynami, które my sądzimy, że są na podobnym poziomie sportowym, te spotkania przegraliście. Co jest tego przyczyną? To znaczy pierwszy mecz z rezerwami Zagłębia tak naprawdę, no też nie wiedzieliśmy się czego spodziewać, tak? To była drużyna, która awansowała do drugiej ligi. Nie wiedzieliśmy, czy będą po prostu wspierani zawodnikami z pierwszej drużyny, czy nie. Także ten mecz to była jedna wielka niewiadoma. No co do tego meczu, no to zagraliśmy tam bardzo słabą pierwszą połowę. W drugiej straciliśmy bramkę i niestety to spotkanie przegraliśmy. No te nasze mecze, tak jak tutaj wymieniliście, tak naprawdę wszystkie są na styku, bo nasze trzy zwycięstwa to są wszystkie wyniki 2-1. Przegrywamy też jedną bramką, także tak to wygląda. No, może mecz z Polonią Warszawa, też prowadziliśmy 2-0, też w drugiej połowie trochę ten mecz nam się wymknął spod kontroli. Nie zabiliśmy tego meczu, straciliśmy bramkę na 2-1 i w końcówce była nerwówka, też sami byliście na tym meczu, więc widzieliście, jak to wyglądało. Następnie mecz z Elblągiem to był taki też słaby mecz w naszym wykonaniu, nie stwarzaliśmy żadnych sytuacji podbramkowych. Elbląg grał mocno agresywnie, nawet mieliśmy pokazane statystyki, 2 razy więcej fauli, ponad 40 fauli Elbląga, to też nas wybijało z rytmu. Nie mogliśmy jakby stworzyć sobie żadnej sytuacji bramkowej, a w końcówce straciliśmy bramkę, której też nie powinniśmy stracić. Mecz z Polkowicami, wydaje mi się, że zaskoczyliśmy przeciwnika taktyką, wyszliśmy na trójkę obrońców i nie mogli sobie z nimi poradzić. Też prowadziliśmy 2-0 po pierwszej połowie, też kuriozalnej mojej bramce, ale i tak naprawdę Hafez jeszcze powinien nam dostać czerwoną kartkę w pierwszej połowie, także ten mecz też lepiej by nam się jeszcze ułożył. A w drugiej połowie zabrakło po prostu też zabicia meczu i czerwoną kartką niestety też sobie skomplikowaliśmy ten mecz, ale udało się wygrać, a teraz poszliśmy za ciosem, tak, że chociaż motor cofnął się z nami, dał nam rozgrywać, dał nam pole do wpisu i czekał tylko i wyłącznie na kontry. Straciliśmy bramkę tak naprawdę po naszym prezencie w tej pierwszej połowie, a w drugiej połowie wyszliśmy już bardziej ofensywnie. Chcieliśmy, też musieliśmy zmienić taktykę, bo wyszliśmy trójką też z tyłu, ale motor duże zagrożenie w bocznych strefach boiska z nami robił. Także musieliśmy to zmienić po prostu w przerwie. A w drugiej połowie, tak jak mówiłem, wyszliśmy ofensywnie, udało się strzelić bramkę jedną, poszliśmy za ciosem i wygraliśmy. No dobrze, Maciek, jakieś pytanie? Tak, cześć Maciek. Tu Maciek. Chciałem się zapytać, właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś odnośnie tej bramki, co było pierwsze, co pomyślałeś, jak zobaczyłeś, że piłka wpada do bramki po tym, jak kopnąłeś? Ty masz kopy, to zawsze silne, że tak powiem, z tego, co pamiętam z meczów, które komentowałem, ale chyba się nie spodziewałeś, że aż tak, że to wpadnie, nie? Znaczy nie, Maciek Kołoczek zrobił fajny ruch za linię obrony, chciałem mu rzucić długą piłkę i tego na kamerze nie widać, ale ja się złapałem za głowę, że on tej piłki nie złapał, bo wydawało mi się, że to była super piłka, gdzie mógłby wyjść sam na sam i się złapałem za głowę, że tej piłki nie złapał i zaraz patrzę, że piłka w pokoju źle przeszła bramkarza i wpada do bramki. Czyli pełne zdziwko. Chciał to nie był, ale wyszło jak już. Tutaj a propos tej bramki jeszcze pojawiło się pytanie z czatu, Santito. Ćwiczysz rzuty wolne na treningach? Bo ta bramka w Polkowicach to chyba jedyna taka w życiu. Takie pytanie od Santito. Ćwiczysz rzuty wolne na treningach, oczywiście, że tak. Okej. Dzięki za odpowiedź. Ja mam pytanie od... Takie ostatnio sporo dyskusji stoczyłem na Twitterze i nie tylko odnośnie poziomu Ewinner drugiej ligi w tym sezonie. Ja mam właśnie pytanie, jak wy się na to zapatrujecie, zawodnicy? Czy to dla was taka dyskusja akademicka, czy w ogóle na to zwracacie uwagę? Co tak, bo ja tak naprawdę mam wątpliwość, co to znaczy, że liga jest silna. Czy ona może być silna, jak jest wyrównana, czy muszą być jakieś marki, takie jak Ruch Chorzów czy Stal Rzeszów, żeby liga była silna? Jak w ogóle ty się zapatrujesz na poziom tych rozgrywek versus na przykład poprzedni sezon? To znaczy, liga jest wyrównana, ale moim zdaniem nie ma takiego faworyta, ani takiej drużyny, która powiedzmy jak Stal Rzeszów, że tą ligę ciągnie nosem i
I też Chojnicianka. Chojnice miała bardzo dużo doświadczonych zawodników z pierwszej ligi, z ekstraklasy i faktycznie chłopacy robili różnicę na boisku. Teraz moim zdaniem takich drużyn nie ma i zobaczymy, która, jak sezon. Wiadomo, jak to jest przed sezonem. Przed sezonem każdy walczy o baraże, każdy walczy o awans, a w trakcie rundy i w trakcie sezonu to wszystko się zmienia. Tak jak mówię, na razie chyba Kotwica Kołobrzeg, tak? Gdzie to widać, że na fali zespół po awansie się wzmocnił mocno. Też tam byłem, grałem w Kotwicy, znam prezesa Dzika, wiem, jakie tam są też finanse i tak dalej. Także zespół zbudowali mocny, idą, tak jak mówię, no, fali zwycięstw wczoraj też Kłótnika, no, rozjechali na własnym boisku, także... Na wyjeździe. Zobaczymy. Tak, na wyjeździe. No zobaczymy, jak liga to pokaże dalej. Na razie, tak jak mówię, no, Kotwica punktuje najlepiej, Polkowice po porażce z nami przegrały kolejny mecz. Także tak jak widać, nie ma tutaj takiego zdecydowanego faworyta i jeżeli drużyna jakaś złapie formę, że wygra 3-4 mecze pod rząd, to na pewno będzie się piła mocno w górę. Okej, okay. I ostatnie pytanie, dobra, Olek, bo lubię takie tematy historyczne. Polska-Mołdawia, taki mecz, 2-11 rok, pamiętasz? To tutaj patrzę, Borysiuk, Krychowiak, Kupisz, Kucharczyk, Sobiech, trzymasz kontakt z kimś z tamtej ekipy, to jakby jest jedna kwestia, a druga to czego twoim zdaniem zabrakło, żeby zadebiutować w tej kadrze A? No, ciężkie pytanie, ale odkopałeś strasznie ten mecz, a ja pamiętam, że w tym meczu jeszcze bramkę strzeliłem, ale mi nie uznali. Wynik 0-1, więc jakby... Tak, ale Artur Cobiek, pamiętam, przedłużył piłkę i ja na długim słupku dobijałem i strzeliłem bramkę, był spalony niestety. No, przegraliśmy ten mecz. Z kim utrzymuję kontakt z tamtej ekipy? Z Miłoszem Przybeckim. Nie wiem, czy on zagrał w tym spotkaniu. Wiem, że na kadrze był, ale... Wszedł z ławki wtedy. Tak, mimo że to jest mój przyjaciel i utrzymujemy kontakt dzisiaj, także jest jedynym chyba, z którym utrzymuję kontakt, ale wiadomo, jak to jest na piłkarskim szlaku, gdzieś tam się spotykamy z chłopakami na boiskach i to zawsze gdzieś tam przybijemy piątkę, wymienimy parę zdań, także że jakiegoś wielkiego kontaktu tam nie utrzymuję, ale tak jak mówię, no, ten nasz świat piłkarski jest mały, wszyscy się znamy, także zawsze jest możliwość, żeby porozmawiać. A co do twojego pytania o kadrę A, no to nasuwa się prosta odpowiedź, no nigdy nie grałem w Ekstraklasie, więc to na pewno przeszkodziło w tym, żebym kiedyś do tej kadry się załapał. No to pytania z czatu a propos tego meczu z Motorem Lublin. Marcin pyta, panie Maćku, jak graliście z Motorem, to jak wyglądali gracze z Lublina? Są słabo piłkarsko? Są przestraszeni? Przemotywowani? To znaczy na pewno wyniki im nie pomagają, tak? Wiadomo, że jak masz 3 porażki z rzędu i trochę już ciśnienie rośnie, no to na pewno może trochę plącze nogi, chociaż uważam, że mają kilku doświadczonych zawodników, którzy po prostu powinni pociągnąć ten wózek, ale ja bym Motoru nie skreślał. To, że słabo zaczęli, no to nie znaczy, że już teraz będą do końca sezonu w dolnych rejonach tabeli. Po prostu muszą się podnieść, wygrać mecz i z zaciosem, tak? Próbuję jeszcze jedno pytanie odkopać, bo traktowało ono o waszych młodzieżowcach, jak ich oceniasz, tylko muszę... Kikolski, ja już pamiętam, bo to pytanie się pojawiło, o Kikolskiego, Bujalskiego i Misiaka. Jak ich oceniasz w ogóle, jeśli chodzi o potencjał i tych młodzieżowców, jak ty widzisz w składzie? No Maciej Kikolski, zacznę może od tyłu. Maciej Kikolski, no bramkarz przyszedł do nas z wypożyczenia z Legii Warszawy, widać, że duży potencjał, duże umiejętności, na pewno to granie na szczeblu centralnym mu pomoże nabrać doświadczenia. Chłopak perspektywiczny, zobaczymy, jak będzie dalej się rozwijał. Przemek Misiak też moim zdaniem bardzo duży postęp zrobił. Też już parę tych meczy zagrał w tej drugiej lidze, także z meczu na mecz to wygląda u niego coraz lepiej i bardzo dobrze gra głową, ustawia się dobrze w linii obrony, także jest na pewno cennym naszym punktem w defensywie. Jeszcze ma status młodzieżowca, który punktuje razy dwa, bo jest kapłankiem naszego klubu. I muszę tutaj pochwalić też Czarka Bujalskiego, bo może tych minut nie dostawał za dużo, ale jak chodzi z ławki, to zawsze wiatr robi. Jest to szybki, przebojowy chłopak, dwa razy wchodzi z ławki i strzelał bramki, także oby tak dalej.
Na pewno pracuję na to, żeby w niedługim czasie wejść w wyjściowym składzie. No dobrze, i pytanie ostatnie ode mnie, tak po tych 6 kolejkach, jak oceniasz, o co walczy w tym sezonie Pogoń Siedlce? To znaczy na pewno chcemy być jak najwyżej w tabeli, nie chcę tutaj żadnych celów sobie stawiać, ani my jako klub nie chcemy żadnych celów sobie stawiać. Wiadomo, mamy tą kadrę dosyć wąską i nie chcę tutaj, mówię, żadnych tam celów sobie stawiać. Patrzymy na każdy kolejny mecz, teraz mamy dwa ciężkie wyjazdy pod rząd, kalendarz nie jest dla nas łaskawy, teraz jedziemy do Kalisza, który jeszcze meczu w tym sezonie nie przegrał i tak jak mówię, no w każdym meczu musimy punktować, a co pokaże tabela, to zobaczymy później. Okej, ostatnie pytanie, jak podobał Ci się debiut w ligowcu? Bardzo sympatycznie, dziękuję za zaproszenie. Okej, fajnie, że do nas padłeś, fajnie, że się pojawiłeś i mogliśmy porozmawiać. No i co, tak jak każdemu z naszych gości życzę i Tobie indywidualnie i drużynowo jak największych sukcesów, żeby Wam się wiodło. No i miejmy nadzieję, że do usłyszenia niebawem w przyszłości. Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia i zapraszam na kolejne mecze Pogoni w Siedlcach. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. Cześć. Mam rację. Ja tutaj próbuję się dowiedzieć no jeszcze. Tak, bardzo fajnie. Fajnie ci zawodnicy, co zapraszamy. Zawsze się miło gawędzi, powiem szczerze. Tak, ja tutaj próbuję się jeszcze tutaj skontaktować z jedną osobą i mam potwierdzenie, że ta osoba się pojawi. No to zapraszamy. Zapraszamy tę osobę jeszcze a propos meczu Pogoń Siedlce Motor Lublin, bo tutaj z tego co wiem, jest jakiś news, nie wiem na ile ten news jest poważny, ale musimy chwilę się uzbroić w cierpliwość. Może Maciek, nie wiem, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na temat tego spotkania, a ja muszę wysłać po prostu jeszcze link. No powiedziałbym, jakbym je zobaczył w jakimkolwiek wymiarze, nawet skrót jakbym zobaczył, to mógłbym coś powiedzieć, no ale niestety nie widziałem, więc się nie wypowiem. Ja tylko powiem to, co napisałem wczoraj na Twitterze, że po prostu mi ten początek sezonu przypomina do złudzenia Hutnika z poprzedniego sezonu. No bo tak naprawdę tu już widać, że trener zaczyna nie mieć pomysłu, w jaki sposób odwrócić tą tendencję, bo możesz pewne rzeczy zmienić. O, jest Ziomson. Jest i on. No to co? Siemano. To dajmy, Siema. Dajmy dokończyć Maćkowi i zaraz się zapytamy, co masz nam tutaj do powiedzenia. Żono Binki dzisiaj w akcji, dobrze, tak, zajebiście. No ja dzisiaj jedyny upalnie, kulturalny widzę. Dzisiaj, no bo ty jesteś gdzieś w chłopie na głębokiej, w Angolii to zimno. Głębokiej północy, a my tutaj w Polsce mamy gorąco. Nie no, jest strasznie gorąco. Nie no, chciałem tylko powiedzieć, właśnie takie porównanie mi się nasunęło, że też Hutnik w poprzednim sezonie ma właśnie tak, że wygrywał, prowadził bardzo często, nawet do przerwy i potem mimo wszystko coś się sypało, no i to jest takie negatywnie nakręcające się koło, wtedy Hutnik wygrał dopiero w 9. kolejce, więc jeszcze tak źle nie jest, jeśli chodzi o motor. No i zobaczymy tak naprawdę, jak szybko trener Szpyrka tutaj, czy uda mu się w ogóle podnieść ten zespół. Widziałem nowy domownik. Tak, ja dziękuję. A do mnie też akurat przyszedł, zobacz. O Jezu, ale wielki. Dobra, wróćmy do tego, o czym rozmawiamy, wróćmy do konkretów. Michał, wiem, że przyszedłeś do nas z jakimś newsem. No, że jedziemy do Sężycy. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli chcecie posłuchać rapsów, 100 łapek w górę i tyle. Nie, no świruję. Nie, o meczu chyba nie będę się za bardzo rozwodził, bo już w sumie trwa trochę ten program i już mieliśmy gościa i wszystko. Słuchajcie, ile mamy osób teraz live? 126. Okej, okay, no to dzisiaj ładnie. Są kibice Motoru pewnie w większości, bo słuchają nas. Dajcie znać na czacie. Taki... Dajcie znać na czacie, kto tam z Lublina dzisiaj nas ogląda. No myślę, że sporo osób. News jest niepotwierdzony, ale wczoraj po tym meczu dwie osoby, dosyć konkretne, że tak powiem, napisały mi jedną wiadomość a propos Motoru Lublin. Kamil Kiereś, niebawem trenerem Motoru. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale z dwóch źródeł, tak jak mówię, konkretnych, usłyszałem to. Wiecie, jak to w piłce, może się to wszystko wysypać na ostatniej prostej, ale wydaje się, że coś jest grane, więc jesteśmy pierwsi od włodara, tylko że jak on podaje, to zazwyczaj się spełnia. No zaraz podaj i napiszę, że źródło meczyki. No. Także możecie tutaj gdzieś tam nas zacytować, najwyżej się
Nie no, nie kot nas. Kot i keta na klacie, każda laska ściąga gacie, ale cię podsumował użytkownik 100 tysięcy rocznie, wygrał dzisiaj po prostu tym komentarzem. No, ale gdyby tak było, że faktycznie tutaj będzie zmiana trenera, no to gdzieś tam jeszcze przed tym całym zamieszaniem z trenerem Szpyrką zawsze pojawiało się to nazwisko, Kamil Kiereś. Pamiętam, że też chyba przy okazji mojego filmiku, który zrobiłem, też go tam gdzieś podsuwałem, proponowałem. Ciekawa opcja. Myślę, że no byłoby to na pewno przez kibiców dobrze odebrane. I teraz pytanie, jak odbierać taką decyzję, jeżeli Stanisław Szpyrka miałby zostać zwolniony po 6 kolejkach? Nie wiem, wiesz co, tam jest tak gęsto w Lublinie i tak gorąco jak u nas chyba w mieszkaniach w Krakowie i w Warszawie, tak jak widzę po Maćku, że tam czegoś chyba potrzeba. Nie wiem, ja osobiście kibicuję trenerowi Szpyrce. Jestem młody, ambitny trener. No szkoda go trochę, kurde. No, dokładnie, tak, no to jest początek ligi. Jest. To jeżeli to niektóre, będzie... No. Czytam niektóre komentarze kibiców rozżalonych, rozumiem, ale już wszystko, zwalniać wszystkich, Onyszko won, trener won, prezes won i wszyscy won. Nie dziwię się. Bo podobnie wygląda 25 km obok w Łęcznej, także to też nie jest fajnie, więc się nie dziwię. Gdzieś ta Lubelszczyzna nie dojechała na początek sezonu, ale generalnie, no nie wiem, no był ten motor przecież fajnie grający, ale te proste błędy, na które nikt nie ma wpływu, tylko zawodnicy je robili. Czy zwalniać trenera już teraz? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale no na pewno trener, jeżeli będzie Kiereś, no to ma większe CV, większe doświadczenie, no i też już był tutaj brany pod uwagę wcześniej, przynajmniej przez kibiców, więc no kto wie. Uważacie jednak, że to nie jest zbyt wcześnie, albo czy motor faktycznie prezentuje się na tyle źle, że ta decyzja jest konieczna i takie przyznanie się do błędu, bo to niewątpliwie byłoby czymś takim, jeżeli tutaj pan Onyszko z panem Jakubasem zwolniliby Szpyrkę po 6 kolejkach, wcześniej mówiąc, że to jest jakiś długoterminowy plan, ale jednak tutaj zmiana decyzji i to nie jest takie przyznanie się do błędu? Jakie są fakty? Tabela jest faktem, tak? No z jednej strony tak, no ale z drugiej strony, tak jak mówiłem na poprzednim live'ie, no zatrudniasz młodego trenera, dajesz mu tak naprawdę szansę, no i zaraz tak naprawdę tą szansę ukrócasz, jakby, no jeżeli dajesz taką szansę temu młodemu trenerowi, to wiadomo, że może to być droga wyboista, tak? Może ale to jakiemukolwiek droga... trenerowi po Saganowskim byś nie dał szansy, to no może tak, być ale możliwe. Szpyrka, wiesz, no to jest jego pierwszy klub tak naprawdę w seniorskiej piłce i tutaj gość zostaje, można powiedzieć, spalony i on będzie miał już problem, żeby gdziekolwiek się zahaczyć, myślę, przez jakąś chwilę, bo zostaje tak naprawdę, mówię, spalony. No więc tak, takie mam mieszane uczucia. Z jednej strony rozumiem, bo może ta gdzieś ta po prostu nie jest w stanie dźwignąć tego zespołu i to widać. Natomiast, o, tak jak tu tylko Zak pisze, że na za głęboką wodę, no być może, natomiast z drugiej strony szkoda mi trochę trenera, no i mam nadzieję, że jeżeli to jest prawda, no to że się jakoś tam podniesie i że nie zostanie skasowany na dobre, bo szkoda by było jednak mimo wszystko, nie? No dobrze. Czas wybuch po tej informacji, czy nie? No właśnie nie, tak słabo tutaj, ale no jak jest taki pomieszany, że mało wiadomości, mało łapek, ale gdzieś tam jednak kibice się cieszą. No daj się w ogóle znać, czy z nami jesteście, bo coś cisza ostatnio. Co to ma być? Ja nie wiem. No, okay. No frekwencja dzisiaj dobra, ale łapek 100 na takim live to powinno być. No, bo wtedy byśmy zaprezentowali od razu, jak już jesteś, to twoje rapsy, ale jak nie ma 100 łapek, no to sorry, ale... To nie będzie. To nie będzie. Fajnie, że wpadłeś, fajnie, że nam podzieliłeś się taką informacją, bo to jest na pewno news, który w tym tygodniu może być hot. Może to wypłynąć, no tak jak mówię, nikt tego nie potwierdził, ale gdzieś tam coś się pojawia. Pożyjemy, zobaczymy. Dokładnie, no. Pożyjemy, zobaczymy, a my mamy jeszcze jedno spotkanie do omówienia, także dzięki Ziemson, że wpadłeś, nara. Jutro pierwsza liga. Tak, dokładnie. Zapraszamy, jutro pierwsza liga, godzina 20. Do zobaczenia. I do zobaczenia w piątek. Tak. Czekam na ciebie o 12. Przyjadę. Okej. Okay. No, całusz, no hejka. To co, lecimy na ostatnie spotkanie, spotkanie Spadkowiczów z pierwszej ligi, z Tomi Olsztyn, Górnik Polkowice 2-1, no i chyba znowu niezadowolony trener Szydełko. No ale ja się mu nie dziwię, no powiem szczerze, że rzadko to mówię, ale niestety no w tym spotkaniu po prostu sędzia wypaczył wynik, no te karne, które zostały gwizdnięte dla Stomilu,
no to po prostu. No nie, no, no nie, no, no nie, nie, nie chcemy takich karnych. Takim o ile karnym jeszcze, mówimy twarde i zdecydowane, raczej nie. No jeszcze wiesz, jeszcze ten drugi, no naprawdę oglądałem te sytuacje dużo razy, przewijałem sobie na slow-mo. Drugi jeszcze, jeżeli tam był kontakt, w ogóle co ciekawe przy tym drugim, to liniowy podjął decyzję, a nie główny, bo główny pokazał grać dalej. No jeżeli był tam jakikolwiek kontakt, to naprawdę minimalny, natomiast ten pierwszy, no to skandal, no. I tutaj nie dziwię się trenerowi Szydełce, że się wkurza. Ja sobie tak sprawdziłem, no w tym sezonie też to jest kolejna kwestia, o której mówiłem w przypadku Siarki i Jastrzębia, czyli tego powiedzmy szczęścia i tego, jak ci się mecz układa. No to ja tutaj oczywiście nic nie sugeruję, żeby było jasne. Nie mówię, że to nie wiem, sędzia specjalnie gwizdnął czy coś takiego, tylko mówię po prostu, że tak się zdarza, no błędy się zdarzają. I Stomil no, w szóstej kolejce ma w tym momencie 6 rzutów karnych podyktowanych dla Stomilu, no także średnio jeden na kolejkę, no więc to też w pewien sposób no, determinuje wyniki, tak? No już nie wspomnę o tym, że 2 z rzutów karnych podyktowanych Zagłębiem, no to też były takie same jak tutaj z Polkowicami, więc można powiedzieć, że 6 rzutów karnych, z czego 4 mocno wątpliwe. No ale cóż, no Stomil też stworzył sobie trochę sytuacji. Pierwsza połowa raczej pod dyktando Polkowic, zakończona ta połowa golem. Posadził też trener Szydełko Idzika na ławce, dał szansę Pisarkowi w pierwszym składzie. No a w drugiej połowie, no to mówię, no już więcej sobie stworzył Stomil. Natomiast no, ten rzut karny Tecława też był w 57 minucie, więc tak naprawdę no, powiedzmy, że jeszcze w tej pierwszej połowie, drugiej połowy, który mocno gdzieś tam zmienił optykę i tak naprawdę Stomil stworzył sobie troszeczkę sytuację, ale też dobrze bronił Niezgoda, dostał szansę w powiedzmy naprawić ten fatalny błąd Siedlec. I tutaj widać było, że się nie podłamał, widać było, że w dwóch, trzech sytuacjach naprawdę dobrze się spisał. No i tyle, no i Stomil jest takim właśnie zespołem, który moim zdaniem nie zachwyca na początku tego sezonu, ale mecze tak się układają i tak powiedzmy też troszeczkę szczęścia jest, że Stomil w tym momencie mimo takiej sobie gry jest siódmy w tabeli, ma 9 punktów. Natomiast mówię, no zobaczymy jak to będzie dalej. Ten mecz akurat, powiem szczerze, no w mojej opinii jednak wynik wypaczył sędzia, no i tyle. No dobrze, no to z tego względu, że trochę nam się dzisiaj tutaj ten live przedłużymy, na tym postawimy kropkę, nie będziemy tutaj dłużej rozwodzić się nad tym spotkaniem, bo w zasadzie wszystko to, co się działo, opisałeś. No i co, przechodzimy do podsumowania tej kolejki, tej szóstej... Ale też jeszcze odnośnie Stomilu, też brawa dla trenera Grabowskiego, bo tak naprawdę nowy zespół, też bardzo duża wymiana była przed sezonem, więc tutaj nie chcę też, żeby to zabrzmiało w taki sposób, że tutaj, nie wiem, sędziowie dają Stomilowi punkty czy coś takiego. Nie, po prostu stwierdzam, że tak jak mówię, no niektóre drużyny mają więcej szczęścia i tak mecze się układają pod nich w tych pierwszych kolejkach, a niektóre mają mniej szczęścia, jak nie wiem, w Siarce i mecze gra dobre, a nie ma punktów. No i tutaj tak bym to chciał podkreślić, żeby to wybrzmiało, że też gratulacje dla trenera Stomilu, że to poukładał i punktuje. Dobrze, podsumowanie szóstej serii gier e-winner drugiej ligi. Na początek Śląsk 2 Wrocław wygrywa z Olimpią Elbląg 1-0, Stomil Olsztyn pokonuje Górnik Polkowice 2-1, Siarka Tarnobrzeg na własnym stadionie pokonana przez Radunię Stężyca 2-0, Znicz Pruszków wygrywa z Garbarnią Kraków 2-1, Lech 2 Poznań Polonia Warszawa 1-3, Hutnik Kraków rozbity przez Kotwicę Kołobrzeg 1-5, Pogoń Siedlce wygrywa z Motorem Lublin 2-1, GKS Jastrzębie z KKS-em Kalisz w tym meczu padł jedyny remis w tej kolejce 1-1, Wisła Puławy przegrywa z rezerwami Zagłębia 2 Lublin 2-1. Jak prezentuje się tabela po tej serii gier? A prezentuje się następująco. Pierwsze miejsce Kotwica Kołobrzeg 16 punktów, aż 6 oczek przewagi nad Górnikiem Polkowice. Następnie Znicz Pruszków, Olimpia Elbląg, Zagłębie 2 Lublin, GKS Jastrzębie, Stomil Olsztyn, KKS Kalisz, Wisła Puławy. Drugą część tabeli otwiera nam Pogoń Siedlce, następnie Garbarnia Kraków, Radunia Stężyca, Hutnik Kraków, Polonia Warszawa i strefę spadkową. Mamy tutaj 4 drużyny, czyli Śląsk 2 Wrocław, Siarka Tarnobrzeg, Lech 2 Poznań i
Motor Lublin. Jedenastka kolejki prezentuje się w następujący sposób. Już musi się nam trochę tutaj załadować, a jest to zorganizowane dzisiaj w taktyce 1-4-3-3. W bramce Maciej Krakowiak, KKS Kalisz, następnie Jakub Tecław, Stomil Olsztyn, Maciej Kowalski, Haberek, Polonia Warszawa. No tutaj o tego zawodnika chyba co kolejkę się nam widzowie dopominali i w końcu pojawił się nam tutaj Maciej Kowalski, Haberek. Maciej Wichtowski, czyli nasz dzisiejszy gość z Pogoni Siedlce, Bartłomiej Kłódka z Zagłębia 2 Lubin, następnie linia pomocy to Andrzej Kaszuba, Radunia Stężyca, Dominik Chromiński, Kotwica Kołobrzeg, Filip Wójcik, Stomil Olsztyn i trio ofensywne to Tomasz Pieńko, Zagłębie 2 Lubin, Grzegorz Gąceż, Kotwica Kołobrzeg i Dawid Barnowski z Nicz Pruszków. Maciek, no jeżeli miałbyś... Barnowski wciśnięty do przedniej formacji, ale naprawdę w tym spotkaniu wyglądał zajebiście. Ja komentowałem z Nicza i no nie do przejścia był naprawdę. Fizycznie bardzo mocny, także gratuluję, jeśli ogląda, to naprawdę pod wrażeniem byłem tego występu. Czyli wyróżniłbyś Barnowskiego, bo takie było moje pytanie. A, kogo bym wyróżnił? Tak. No tak, ale to ze względu na to, że oglądałem, że komentowałem to spotkanie. Chromiński zagrał bardzo fajnie, też Kostkowski, który strzelił gola i trzymał całą defensywę Kotwicy, no nie znalazł miejsca. Nie no, każdy z tych zawodników zasłużył, także Krakowiak też ostatnio w dobrej dyspozycji, także gratulacje, bo znowu tutaj w 11 kolejki. Tyle, no. Każdy zasłużył. Okej, okay. No to co, następna kolejka. To jest część tego programu, który ja coraz bardziej zaczynam tutaj nie lubić z mojej strony, bo te mecze do wytypowania są bardzo, bardzo ciężkie. W międzyczasie Bartosz Galant zaczął nas wspierać. O, serdecznie witamy w Ligowiec, pakiet podstawowy. Dzięki, na pewno się przyda i pozdrawiamy. Następna kolejka, kolejka numer 7. Otwieramy meczem Garbarni Kraków z Lechem 2 Poznań. Jedynka, X czy dwójka? Kurczę, no jak Lech to przegra, to już się zakopie, no powiem szczerze. A Garbarnia z problemami jednak takimi... Zobaczymy, czy Mularczyk dojdzie. Stawiam na przełamanie Lecha, no jednak tak bardziej już statystycznie niż argumentacyjnie, no ale Lech. Ja postawię na gospodarzy, czyli na Garbarnię Kraków. Okay. Olimpia, Elbląg, Znicz, Pruszków. Remis. A ja stawiam na jedynkę. KKS Kalisz, Pogoń Siedlce. No podoba mi się ten Kalisz, no jedynka. Już stawiałem na nich z Jastrzębiem, ale tam czerwona kartka, tutaj myślę, że u siebie... Chociaż też z drugiej strony taki słabszy mecz może im się przydać. Dobra, to postawię jednak na Siedlce. A ja postawię na remis w tym spotkaniu. Jakby rozum mi podpowiada, że Kalisz, natomiast też ja zawsze nawet jak grałem w Bugmacherkę, to zawsze lubiłem stawiać przeciwko serii, więc jeżeli ktoś jest niepokonany, to raczej bym tutaj statystycznie wychodził z założenia, że to Pogoń. Ale mówię, no to też taki mecz, kurde, no ciężko, tak jak mówisz, ciężko cokolwiek wytypować. Tak, no. To jestem ciekaw, co powiesz w następnym spotkaniu, bo następne spotkanie to Kotwica Kołobrzeg, Siarka Tarnobrzeg. No tak samo, no wszystko wskazuje na Kotwicę, no ale ta Siarka jednak, kurczę, no fajnie gra w piłkę, no. Remis. Ja postawię tutaj jednak mimo wszystko na Kotwicę. Daleki wyjazd Siarki i to też może mieć wpływ na to, co będzie się dziać na boisku nad morzem. Górnik Polkowice, Śląsk 2 Wrocław. A w końcu myślę, że tutaj Górnik Polkowice wyjdzie z tego marazmu, tak. I postawię na jedynkę. Motor Lublin, Stomil Olsztyn. 8 sekund ciszy jak Robert Lewandowski. No nie wiem, no kurczę. Zobaczymy też, czy będzie trener Szpyrka, czy będzie trener Kiereś. No, jak będzie trener Kiereś, to bym stawiał, że motor. No. Też w Stomilu musi się to szczęście kiedyś skończyć. Tak jak... No tak jak mówimy, dobra, motor. No. No, ja myślę, że myślę tutaj mimo wszystko, że jednak tutaj pójdę też takim tokiem rozumowania, jaki tutaj nam proponujesz. Znaczy, natomiast mówię, no naprawdę. Tak, to są mecze które są... Naprawdę mecze, które są strasznie tutaj ciężko wytypować, bo potencjały obydwu zespołów i sytuacja w tabeli, sytuacja kadrowa jest naprawdę, to jest wszystko takie bardzo zawiłe i trudno jakkolwiek wskazać faworyta w konkretnym spotkaniu. Polonia, Warszawa, Wisła, Puławy. Następne spotkanie, które tutaj... No bądź tu chłopie mądry, no. Nie wiem, no też Puławy zagrały słabo, to jest taki zespół, który gra, mówię... Bardzo nierówno, więc ja stawiam na Puławy. No.
To też może być taka kolejka, w którym znowu będziemy mieli zupełnie inne wyniki niż przewidujemy, bo pamiętajmy, że mamy niespełna tydzień przerwy pomiędzy meczami, więc ten maraton się skończył, tak jak mówiliśmy. Tam były 4 mecze tak upchane bardzo, bardzo gęsto i teraz troszeczkę jest tego odpoczynku i ciekawe, która drużyna tutaj wykorzysta to lepiej, a ja myślę, że tutaj wygrają chyba gospodarze. Mhm. Radunia Stężyca, GKS Jastrzębie, mecz, na którym się pojawimy. Radunia będziemy. Bez. Ach, tak. Wreszcie do Stężycy pojadę, ale jestem podjarany. Radunia. Tak, mimo tak wszystko, mówię, że bez Stępnia, bez Kosznika, bez Baszlaja? Tak. Okej. Ja myślę, że tutaj. Dlatego, że jedziemy tam, chciałbym, żeby Radunia wygrała, bo to będzie oznaczać, że możemy zrobić naprawdę fajnego vloga z takim pozytywnym zakończeniem i gdzieś tam takie rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy, będziemy mogli pozytywne zakończenie wykonać. Będzie bez względu na wynik meczu, ale... Znaczy dla nas na pewno, mecz, dla nas na pewno. Fajny byłby mecz, jakby też był fajny mecz, to by było fajne. Okej, okay. Zagłębie 2 Lubin, Hutnik Kraków to jest spotkanie, które kończy nam tę kolejkę i zostanie rozegrane w super porze, w poniedziałek o godzinie 13. Świetny pomysł. No zależy, czy będą spady tak zwane, nie? Bo widać, że jednak Zagłębie mam wrażenie, że zdecydowanie zespołem bardziej podatnym na wsparcie z pierwszego zespołu, tak jak ten Hinokio. Także tutaj też uzależniłbym wynik od wsparcia z pierwszego zespołu. Jeżeli nie będzie, to Hutnik zapunktuje. Ja bym tutaj remis postawił. Tak bym tutaj... Ja przychylę się do twojego spostrzeżenia i też postawię, że tutaj może być w tym spotkaniu remis i czekam na rekord frekwencji na tym spotkaniu, przede wszystkim tych ludzi, którzy będą to spotkanie oglądać przez transmisję, więc ciekawe tutaj to będzie. Okej, okay, mieliśmy się dzisiaj zamknąć w godzinie 20, jest godzina 45. O matko, dzisiaj chyba Maciek, ty nie idziesz chyba dzisiaj do Biedronki, co? Nie, Biedronka jest zamknięta, więc nie pójdę do Biedronki. No tak, przecież wy macie wolne, ja zapomniałem, przecież dzisiaj jest święto, to dlatego dzisiaj sobie tu siedzimy tak na ludzie. No ja dzisiaj byłem w pracy, więc co mam ci powiedzieć? No a ja miałem wolne dzisiaj. Zakładałem babci mojej tę siatkę na balkonie, także miałem robotę dzisiaj do zrobienia. Okej, okay. To słuchajcie, jak mamy jeszcze chwilę czasu, to chwilę posiedzimy. 6 łapek brakuje do 100 i jeżeli będzie to 100 łapek, to ja faktycznie puszczę dzisiaj tą premierę. A w międzyczasie zapraszam na Discorda, tam coraz więcej nas się pojawia, jest Liga Typerów. O, Bartosz Galant rzucił nam tutaj... Byku. Dyszkę, dzięki, na pewno nam się przyda, podzielimy się tutaj tymi funduszami na to, żeby zainwestować w Giętą. Dokładnie. I tak, czekajcie, bo wrzucę jeszcze ten link na Discorda, tylko muszę go odkopać. Tam, tak jak mówię, jest prowadzona Liga Typerów, przede wszystkim tam najbardziej udzielają się użytkownicy o nickach Kynio i Fan Motoru. Dziękujemy wam, że podjęliście się prowadzenia tej klasyfikacji i moderowania tej zabawy typerów. Też typujcie nam w komentarzu pod tym filmem, jak wy typujecie tą kolejkę, bo naprawdę te mecze coraz ciężej się typuje, te potencjały obydwu drużyn są naprawdę zbliżone i ciężko je cokolwiek tutaj w tej lidze przewidzieć. Już widzę, że mamy 100 łapek, a więc poczekajcie chwilę, muszę tutaj odpalić sobie odpowiednią kartę w przeglądarce i puszczę wam, Maciek też możesz sobie tam odsłuchać, jak gdzieś tam masz podłączone to konto. Więc... No coś tam mam, no. Ale co, a ten Ziomson będzie tutaj, czy? Tak. No, my będziemy na ekranie, bo niestety nie mogę puścić tam tego filmu, ale puszczę sam dźwięk, więc... No możecie... to dawaj, puszczaj. Zaraz będzie te łapki. 46 sekund i Ziomson wjeżdża na beat. Zaraz, no to dawaj, za momencik. Dawaj. Freestyle, bum, cyk, cyk. Każdy tutaj z nas na stadionie się wychował, u nas nie ma gwiazd, bo to jest gra zespołowa. Nie jesteśmy Mavenami, kanał ten stworzony z pasji, od kibiców dla kibiców przekaz jasny. Magazyny i wyjazdy, live'y no i vlogi, zjeździliśmy trochę już, ale to połowa drogi. Poznajemy stadiony, sprawdzona z punktu Gięta, poniedziałek, wtorek live, każdy o tym już pamięta. Kiedyś dla 20 osób, teraz słuchają tysiące, ligowiec to już marka, ligowiec znaczy progres. Ligowiec to już marka, ligowiec znaczy progres.
Dajcie znać w komentarzu, jak wam podoba się takie rap intro, które planujemy potem gdzieś podrasować i wrzucić jako nasze tutaj intro. No ja nie słyszałem, no. A ty już, ja wiem, że słyszałeś wcześniej, więc... Nie słyszałem. Nie słyszałeś? Nie słyszałem ani teraz, ani wcześniej, no. No to... To na Discordzie, tak? Bo tu nie można normalnie, tylko trzeba na Discordzie, tak? Znaczy nie na Discordzie, bo na Discordzie tamtego nikt jeszcze nie słyszał też, więc... No to kiedy puścisz to? To leciało już? No ja nic nie słyszałem. To już leciało, tak. No to nie wiem, czemu ja tego nie słyszałem. No, ja też może, nie aha, wiem. Bo może leciało na transmisję, a ja mam przyciszone, no dobra. Tak, no zaraz może tak, w każdym razie możesz sobie odtworzyć, odsłuchać i dać znać. Wy też dajcie znać, jak wam się podobało. No i co? Miłego wieczoru wam życzymy. Dzięki wam za dzisiaj. Zapraszamy jutro na godzinę 20. Tam Michał Gryckiewicz, potężny Ziomson, podsumuje kolejkę pierwszej ligi. A za dzisiaj dziękuję. Maciek Szcześniewski. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, cześć. Styl Kozak, dobry komentarz, ale niestety nie do zacytowania, ale bardzo mi się podoba. No i Olek Bladowski, dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, a tak jak powiedziałem też tych, którzy chcą się z nami spotkać osobiście, zapraszamy do Chojnic w piątek i do Stężycy w niedzielę. Do zobaczenia. Cześć, cześć.